Niewidoczne cel. Zacznij działać. Nie dróć Twórz Włóż królowe serce w rano. Znajdź swój świat. Zmienij swoją przyszłość. Siewcy prawd. Dobry wieczór, witam serdecznie. Bogdan Morkisz, Siewce Prawdy. Witam Was na tutaj, z Waszą wolą w sumie, bo to Wy zagłosowaliście, albo w komentarzach pisaliście pod dzisiejszą prasówką, aby był to program czarno na białym. Tak więc, no, właśnie ten program dzisiaj, teraz o tej godzinie macie. Był do wyboru jeszcze u Pana spoddasza i były do wyboru bogadanki. Niemniej jednak, no, nie było dużo tych głosów, ale. Ta większość zdecydowała właśnie, że będzie to czarno na białym. Tak więc, yy, po prostu wymyśliłem temat: pragmat pseudo-ancysystemowy. Zresztą to temat jest taki, który za bardzo nie wymaga wielkiego tutaj, yy, wiecie, przynajmniej z mojej strony, yy, rozkminki, bo to są tematy, które są mi znane i które są mi yy, bardzo, można powiedzieć, bliskie od prawie pięciu lat. Ale podzielimy się tutaj, jak zwykle, paroma kwestiami. Pamiętajcie również, że trwają już zapisy na nasz dziesiąty zlot, na nasz dziesiąty zlot siewców, prawda? Ten zlot będzie miał miejsce, tak jak zawsze, zresztą w Ślesinie. W Ślesinie będzie miał miejsce w dniach 15, 16 i 17 sierpnia. To jest kluczowy zlot, bo to będzie zlot numer 10. To już słuchajcie, dziesiąty zlot się prawdy i każdy, można powiedzieć, następny od pierwszego jest lepszy od poprzedniego. Tak więc mam nadzieję, że pobijemy to, co było na dziewiątym zlocie, chociaż dziewiąty zlot naprawdę był fenomenalny. Dziewiąty zlot naprawdę był fenomenalny i mam nadzieję, że dziesiąty go pobije. Tak więc zapisujemy się, słuchajcie, żeby się zapisać na ten nasz lot, trzeba wysłać maila na adres W Tym mailu podajemy imię, nazwisko i numer telefonu tego uczestnika. Monika w mailu zwrotnym odeślę wam, co trzeba zrobić potem w dalszej kolejności, aby zostać umieszczonym na liście zlotowiczów. I taka pozytywna informacja, pozytywna informacja, to jest to, że Cena tego zlotu nie ulega zmianie, czyli jest dokładnie taka sama jak podczas zlotu majowego i będzie to wynosiło 650 zł za pobyt cały. No, plus oczywiście, jak bierzecie z sobą zwierzaka, trzeba doliczyć 10 zł za dobę za zwierzaka, a tak to jest ten, 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 ta kwota. Pamiętajcie, że w tej kwocie zabierają się dwa noclegi, pełne wyżywienie, udział w balu, serwisy kawowe podczas wykładów. Ognisko, tam są kiełbaski, piwo. To wszystko jest oczywiście w tej cenie. Tak więc, no, ja powiedziałem kiedyś tutaj jednemu z naszych pseudowidzów, który próbował kwestionować, że niech przyjedzie, zapłaci te 650 zł, i jak w dniu wyjazdu tego trzeciego dnia stwierdzi, że przepłacił, niech przyjdzie do naszego pokoju, tam gdzie jesteśmy z Moniką, i powie, że przepłacił, i chciałby, żebyśmy mu oddali różnicę. ok? No tak, żebyśmy mieli jasną sytuację czyli ten temat mam zamknięty mam nadzieję, że tutaj będziecie się do nas wbijać jak najszybciej pamiętajcie, że tam jest zawsze ograniczona ilość miejsc, co prawda teraz może być tak, że jak przekroczymy tą magiczną ilość 150 osób to będziemy mieć jeszcze rezerwę w postaci dodatkowych 20 osób wtedy będzie ten zlot zorganizowany w innym miejscu niż wszystkie do tej pory po to, aby pomieścić te ludzi Tych ludzi wszystkich podczas. właściwie to balu, bo tu o bal chodzi. Tutaj chodzi o bal, żeby to wszystko było, wiecie, na stoliki, wiecie, jak to wreszcie wygląda, wygląda jak na weselu, to wszystko zupełnie przystrojone i to po prostu musi być przestrzeń, aby to po prostu nie było jakaś taka, wiecie, mordownia, gdzie się wszyscy gnieciemy i jest ciężko w ogóle oddychać. Zapisujemy się, słuchajcie, nie czekajcie na ostatnią chwilę. To jest zlot, już załatwiłem. Pamiętajcie, żeby program udostępnić. Pamiętajcie, żeby też, żeby też dać tego lajka like pod audycją. I i cóż jeszcze? I pamiętajcie, żeby wspierać nasz kanał również. Dobra, zakończmy te wszystkie tutaj już perypetie związane z reklamami i ogłoszeniami. No ale to jest standard, to trzeba było powiedzieć i tutaj nie ma, nie ma dyskusji, aby bez tego się mogło obejść. OK. Ja dwie rzeczy miałem przed samym tutaj przed samym programem dwie rzeczy, które jedna się wydarzyła na Messengerze, a druga się wydarzyła podczas nawet Monika nie wie chyba, ale rozmawiała z pewnym naszym tutaj znajomym i ja na górze przygotowywałem audycję z radkiem Astrorado i przysłuchiwałem się, ja mam taki, wiecie, podzielność uwagi, że tutaj coś robię, a drugim uchem po prostu słucham, bo my zawsze, jak wiecie, z Moniką prowadzimy wszystkie rozmowy na głośnomówiącym, na głośnomówiących telefonach. No i przysłuchiwałem się tej rozmowie z drugiej strony, tym lewym uchem po prostu, co tam się, o czym tam rozmowa jest, wiecie, jak są takie ciekawe rzeczy, jak dzwoni ktoś z siewców, to zawsze to są ciekawe, słuchajcie, rozmowy. No i oczywiście no, nie zdziwiło mnie to, ale przypomniało mi to pewne kwestie, dlatego między innymi taki tytuł, taki tytuł tego dzisiejszego programu Szachmat Pseudo-Antysystemowcy. Ja dzisiaj dostałem, no dostaję dużo takich rzeczy, ja powiem Wam szczerze, że z mnóstwo, ja przepraszam wszystkich tych, którzy pozwalają sobie, zresztą wbrew temu, co ja cały czas mówię, że jak piszecie na Messengerze, Szczególnie mi chodzi o ten komunikator. Jak piszecie jakiekolwiek wiadomości na Messengerze, to ja odbieram tylko jednego Messengera. To jest ten Messenger, gdzie jestem tam na tej ikonce, jako ta graficzka, ta graficzka, którą zrobiła Lomcia. Tam jest taka grafika, gdzie jest demokracja pryncypialna siewcy prawdy, i moja za przeproszeniem, wyrysowana mordka jest w środku. To ten messenger jest tym messengerem, który ja odbieram. Inne messengery po prostu, uwierzcie mi, że ja na te inne messengery czasami zaglądam raz na rok albo raz na pół roku. No i, no i przez przypadek, słuchajcie, gdzieś tu nie odbieram nawet takich wiadomości, jak one przychodzą na telefonie. Szczególnie, bo wiecie, na telefonie, jak się ma aplikację Messenger. To ona ma od razu wszystkie te te wasze messengery, horyzonty zdarzeń, siewce prawdy, horyzont zdarzeń, tam TV, siewce prawdy TV, Bogdan Morkisz, Bogdan Morkisz, osoba publiczna i tak dalej. Tego tam jest cała masa. I powiadomienia, jak przychodzą, czasami przychodzą z tych innych, ale ja w związku z tym nie klikam w nie, żeby się niepotrzebnie nie przelogowywać, bo jak się kliknie w takiego linka, to momentalnie wam się to przelogowuje, ja tracę trzy minuty albo pięć na powrót do tego miejsca, gdzie byłem. I, I nie klikam, ale dzisiaj przez przypadek kliknąłem. I słuchajcie, jak wszedłem na messenger siewców prawdy, no to ja byłem przerażony, słuchajcie, ilością nieprzeczytanych tam wiadomości. Ja oczywiście zauważyłem, że większość tych wiadomości jest taka bardzo pozytywna i taka, która jest, tam, jakieś komplementy w naszą stronę i tak dalej, ale wybaczcie, ja tego po prostu nie czytam. Nie jestem w stanie być w tylu miejscach naraz, dlatego jeszcze raz mówię, że jak chcecie coś napisać do mnie, to piszcie na tą na to, na to miejsce, gdzie jestem, ja rysunkowy z napisem siewcy prawdy wokół, i na dole jest chyba demokracja pryncypialna. To jestem, ja. Cała reszta to oczywiście jestem, ja, ale taki bardziej, bardziej martwy. I jak tam jestem, to tylko od przypadku do przypadku. Ale właśnie, słuchajcie, kliknąłem. Kliknąłem sobie tam i byłem oczywiście mile zaskoczony, miłymi, miłymi. miłymi. Wpisami czy miłymi wiadomościami na tym Messengerze, ale jak zawsze, słuchajcie, trafiają się takie sytuacje, że na tych Messengerach udostępniacie pewne materiały, linki do pewnych treści. No ja tylko zobaczyłem, słuchajcie, nie będę mówił o kogo chodzi, ta osoba może ogląda mnie teraz, także pozdrawiam. Zobaczyłem, słuchajcie, mordę pewnego osobnika. I oczywiście, link do jakiegoś jego materiału. Pod tekstem było proszę zobaczyć, bo to bardzo ważne, tam bardzo ważne, istotne kwestie są poruszane w ogóle i wow, i tych gościu po prostu jest mega. Ja zobaczyłem Mordę. No nawet nie klikają, nie, bo nie jestem, słuchajcie, z pierwszej łapanki, żeby klikać na mordę tego człowieka, cokolwiek on by nie powiedział, jakiekolwiek tam by nie były, słuchajcie, fantastyczne informacje. No i pozwoliłem sobie odpisać na tą wiadomość. Prosto i krótko. Proszę nie udostępniać mi. Nie dawać mi linków do tego człowieka, bo to wstyd po prostu jest, że ktoś, nie wiem, nie i tego człowieka i udostępnia jednocześnie mojej osobie tego, tego, tą personę. I, I to by było nic, bo ja to bardzo często robię, mam taki już swój stały, stały tekst, który wrzucam ludziom i wysyłam, żeby tego nie robić. Aha, i żeby nie promować przede wszystkim, tam jest, taki, tam jest takie zdanie, żeby nie promować tego typu ludzi. I dostaję, słuchajcie, odpowiedź, takiej treści. Poczekajcie, ja nie, nie znajdę tego, bo to musiałbym się przelogować. Dostaję odpowiedź takiej treści, mniej więcej sens jest taki. Ja go nie promuję, ja udostępniam tylko materiał, ponieważ są tam ważne treści. Naprawdę? Słuchajcie, ja nie wiem, ja już nie mam słów. Co ja mam powiedzieć? Jakich ja mam użyć argumentów, aby ktoś zrozumiał, że udostępniając czyjąś mordę, udostępniając czyjś kanał na YouTube, Facebooku, jakikolwiek inny, to jest zatłumaczenie się, że ja udostępniam, bo ten człowiek powiedział coś mądrego. To znaczy, że jak pan profesor Bartoszewicz, tak, mówi coś mądrego, to go udostępniamy. I nie ma to dla nas znaczenia, czy, czy mówił na przykład na temat COVID-u i na temat szczepionek, takie, a nie inne rzeczy. To dla was nie ma znaczenia, rozumiem, bo powiedział coś innego, mądrego i nie liczy się jego postać. Albo na przykład, że bardzo optował za tym. Żeby Polacy zgodzili się na wydawanie paszportów Żydom, no bo oni będą wtedy mogli prościej się przemieszczać, bo dzisiaj mają taką fatalną sytuację i niekoniecznie gdzieś tam ich chcą. To ja rozumiem, że jak on powie coś mądrego w kwestii, na przykład, WHO, ale tutaj czy mało prawdopodobne jest, ale powie coś mądrego, no nie wiem, w jakim zakresie podatkowym, nie wiem, w jakiegoś innego prawa, to wy to będziecie udostępniać i powiecie, że wy nie promujecie tego człowieka, tylko promujecie treści, którą przekazuje, tak? Ja rozumiem, że tak to działa, bo może ja się nie znam, przepraszam. Ja po prostu jestem taki prosty człowiek, słuchajcie, zmysłowic. Ja może się po prostu nie znam i nie wiem, jak te mechanizmy działają. Może to tak jest, jak wy mówicie, że jak dostajecie linka, ja widzę mordę jakiegoś człowieka i wiem, że to jest za przeproszeniem. Tutaj akurat nie jest mowa o panu profesorze Bartoszewiczu. Inny po prostu, inna morda, inny gnój, i wy go udostępniacie, bo on powiedział pięć mądrych zdań. To znaczy, że nie promujecie tego człowieka, tylko promujecie te pięć mądrych zdań, które on powiedział, tak? No powiedzcie mi, bo ja, może ja nie kumam tego internetu, nie? Może ja nie kumam tego Facebooka, YouTube'a? Wytłumaczcie mi to, proszę. Ja wam zaraz dam telefon, bo ja naprawdę chciałbym od was zwrotnych informacji. Co tu jest nie tak? Czego ja nie rozumiem? Ja to mówię, ca... ja to mówię cały czas praktycznie od pięciu lat. I to nic nie zmienia. Słuchajcie, czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś czy to jest jakiś nauk? Jakiś to jest nauk, że jak oglądacie jakiś kanał, bo macie pewne e, polubione, powiedzmy, strony na tym YouTube czy na tym Facebooku i wyświetlają wam się posty, to po prostu jak wam się te posty wyświetlają i widzicie temat, który was nurtuje, to mentalnie robicie udostępnij dalej, udostępnij dalej. No pytam się, czy tak to działa, bo przypuszczam, że tak. I teraz mówimy o demokracji pryncypialnej. I mówimy o pryncypiach. Co jest ważnym pryncypiem? Jeżeli ktoś podejmuje próbę udostępniania jakiegoś materiału w internecie. Co jest waszym pryncypiem? Czy my w ogóle o tym myślimy? Co jest waszym pryncypiem? Pryncypium. Dobra, Monika musi się odezwać. Ja mam sławki na uszach i cię, kochanie, nie słyszę. Proszę? No, słyszę. Udaję, że nie słyszę. <grych> e, pryncypium. Co jest ważnym pryncypium, albo ważniejszym pryncypium przy takich właśnie automatycznych reakcjach, które gdzieś wyrobiliśmy sobie. Czy to, że wow, został postrzelony premier FICO, no to udostępniamy, bo ktoś dokonał jakiejś analizy. A przecież to jest temat taki, wiecie, no na topiot. Wczoraj wszyscy o tym gadają. No to co robimy? Udostępnij. I nieważne, że to udostępnienie. Kieruje nas na stronę jakiegoś gnoja, który nie ma nic wspólnego w ogóle z działaniami jakimiś takimi, o których nam chodzi? Że może robi jakieś biznesy, a może jakieś szkolenia robi, a może jakieś warsztaty robi, a może sprzedaje jakieś suplementy, albo jakieś książeczki. Nieważne, prawda? Ważne, że tam coś wam się spodobało i momentalnie jest udostępni. Słuchajcie, jak mamy zmienić Polskę? Jak? Przecież. Ja nie znam tego tematu. Przepraszam Cię, Wirwie nie oglądam, ja już od dawna nie oglądam, e, od dawna nie oglądam tego miejsca, e, które nazywa się, bronimy, e, munduru dla przyszłych pokoleń. Przepraszam. Ja się zawiodę na tych ludziach i kompletnie, e, kompletnie ich nie oglądam. Ja mam, ja daję komuś szansę, wiecie, raz, drugi, trzeci, ale czwarty raz już nie daję takiej szansy. Nie interesujemy ten kanał, jeżeli oni nie mówią o rozwiązaniach, które są dla Polski rozwiązaniami sensownymi i dają nadzieję na Naprawę czegokolwiek w naszym państwie, po prostu ja nie marnuję czasu. Ja mam tyle pracy, że nie marnuję czasu na głupoty. Gdzieś mi przemknęły tylko ewentualne takie slajdy czy takie, wiecie, zajawki z tytułem i oczywiście jakimiś przyciągającymi wzrok elementami, które powodowałyby chęć kliknięcia, ale ja nie mam tego odruchu i nie klikam po prostu. Także widziałem tylko kafelki, ale nie, ale nie wiem nawet o co chodzi i nawet nie chcę chyba wiedzieć o co chodzi. Mnie to po prostu dendoli. Ja powiedziałem jedną rzecz, a ja dostaje mnóstwo słuchajcie rzeczy, ostatnio też, mm, zaraz wrócę do tego tematu, o którym mówiłem, ale dostaję też takie wiadomości, ja proszę nagłośnić temat, bo ktoś tam gdzieś ma problemy, bo ktoś tam gdzieś coś gadał i teraz ma jakieś z tego powodu problemy. A ja się pytam, czy ten gość, o którym tutaj Pan czy Pani wspomina, promował właściwe rozwiązania dla Polski? No nie, no to wypadł, to wypadł, słuchajcie, ludzie sami się podstawiają jeszcze właściwie to niczego dla nas sensownego nie robią, ja mam kogoś, nie wiem, bronić, mam nagłaśniać, mam powodować, żeby, nie wiem, zmobilizować ludzi do zrzutki, a pod jakichś innych rzeczy? Słuchajcie, jak najbardziej tak, pod warunkiem, że ci ludzie będą robić coś wartościowego dla Polski, a przede wszystkim dla Polaków. Ja tutaj wydaje mi się, że będzie kolejny konflikt, ponieważ wydaje mi się, że ja coś innego rozumiem przez te wartości, niż niektórzy, na przykład nasi widzowie czy widzowie, którzy są tutaj od przypadku do przypadku. Przypuszczam, że mamy różną tutaj hierarchię tych wartości. Komuś się wydaje, że jak ktoś o czymś mówi, to już jest warty tego wszystkiego, co się tam dzieje. A ja uważam, że nie. Ja uważam, że nie. Słuchajcie, to było modne i dobre pięć lat temu, ale nie dzisiaj. Ale widzisz, Wirwidom, Ty mówisz szkoda, bo tam też są wartościowe treści. Ja mam w dupie wartościowe treści. Przepraszam za to wyrażenie. Ja mam w dupie wszelkie wartościowe treści. Nie interesują mnie wartościowe treści. Wartościowe treści dzisiaj na kanale Siewcy Prawdy to są takie, które przyciągają widza. To są właśnie te prasówki, które przyciągają tak naprawdę mnóstwo ludzi, bo ludzie takie właśnie shorty uwielbiają. Wiadomość, jakiś komentarz, wiadomość, komentarz, jakaś analiza, wiadomość, komentarz. To ludzi przyciąga. Tylko że to niczego nie daje. To tylko i wyłącznie powoduje to, że ludzie oglądają dany program. Dzięki temu jest nas więcej. Dzięki temu podczas tych fortów na prasówce mogę przemycić rozwiązania, które są właśnie zawarte w demokracji pryncypialnej. Czy my to rozumiemy? I na tym, ja widzę, że na tym właśnie polega problem, bo gdybyś napisał, że są tam wartościowe treści, ale napisałeś nawet, że szkoda. Czyli ty chcesz poświęcić mój czas? Ja znam przecież pana Jakuba Kuśpita, znam osobiście Olka e, Sergeja. Co ty mi chcesz przekazać? Co ty możesz mi powiedzieć? Co oni mogą mi więcej powiedzieć, niż mówi, mówią mi w rozmowach telefonicznych? Bo nie rozumiem. zmieńmy sposób postrzegania świata, a na pewno zmieńmy sposób chęci jego naprawy. Słuchaniem coraz ko kolejnych sensacji, nie wiem, o ABW, o tamtym, o sramtym, o WHO, bardzo złych rzeczy, które za chwilę na nas spadną w Polsce. To są, to są te ciekawe wiadomości. No pytam się. E, 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 wyrwij Dąb, daj mi jedno znać. Co tam takiego ciekawego usłyszałeś, co możemy wykorzystać i zastosować po to, aby uratować Polskę, nie wiem. Ja, ja nie oglądałem tego, ale przypuszczam, że nie było kompletnie nic. Dlatego chcę dowiedzieć, czy może, może akurat się mylę, nie mam czasu oglądania każdego materiału. Tak więc jak coś takiego jest, gdzie naprawdę można coś dla nas. Wyciągnąć, aby to mogło funkcjonować w szerokim, tutaj można powiedzieć, naszym polskim świadku i to mogłoby się przyczynić na zmianę tego, co jest, to podaj mi to. A ja się tym naprawdę zrobię wyjątek i się przejrzę temu materiałowi. Przecież na każdym kanale jest dokładnie to samo. Czy się włącza tam jakiś Mateusz Jarosiewicz, fake z Dubaju, czy się włączy tam jakiś, nie wiem, Jakub Kuśpit. Czy się włączy tam ktokolwiek inny, jakiś Jurek ziemba, czy może odpali się jakiś inny kanał, gdzieś tam polityczno, nie wiem, zdrowotno, ezoteryczny. Przecież oni wszyscy gadają to samo. Czego wy oczekujecie? Po co ja mam tego słuchać? Mam sobie, nie wiem, jakieś wiadomości na prasówkę wyciągnąć? A może mam coś, tam jakiś element będzie, który będzie można, nie wiem, na archiwum B podać? No po co ja mam tego słuchać? Ja bym chciał w ogóle zrozumieć wasze podejście, i zrozumieć, dlaczego wy tego słuchacie. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj świat potrzebuje ludzi do pracy, a szczególnie Polska. Jeżeli my będziemy tylko i wyłącznie spędzać, spędzać czas w internetach, słuchając tego samego na różne modu moduły, albo się włączy pan Ator i nagle wieczorem pierdolnie jaki swój wykład. Bo, wow, coś się wydarzyło. No to przecież, jak to jest takie gorące i o tym wszyscy piszą, gadają, wszyscy od prawa do lewa, to trzeba szybko, słuchajcie, włączyć kamerkę i coś powiedzieć. Bo zaraz będzie tutaj, wiecie, 20-30 tysięcy wyświetleń. No tak jest, czy nie? Słuchajcie, ja postrzegam w ten sposób internet i ludzi, którzy tutaj pracują. Wy inaczej na pewno. Wy tam dostrzegacie jakiegoś wartościowego, słuchajcie, człowieka czy organizację, która po to to robi żeby naprawić nam Polskę, to są właśnie pseudo antysystemowcy, którzy lubią mnóstwo gadać. Dlaczego? No to każdy ma na pewno swoje tam jakieś motywy, dlaczego to robi. Ja nie rozumiem, dlaczego my tego nie widzimy. Ja myślałem, że wyrwidom. Ja przepraszam, że ty tutaj rzuciłeś ten temat, może. Lepiej być tutaj przy mnie bardziej ostrożnym, bo ja czasami mam tak, że wiecie, coś za dużo powiem i potem ktoś się na mnie obrazi. Ale nie obrażajcie się na mnie, bo ja was o to nie winię. Ja tylko chciałbym, abyśmy zmienili ten sposób postrzegania tego świata internetowego. Po to założyliśmy chociażby odrębną stronę. Po to założyliśmy na tej stronie również forum, które jest zupełnie inne i od tego śmietnika, słuchajcie, facebookowo-youtuberowego. Forum, które zakładacie temat. W tym wątku możecie prowadzić dyskusję i rozmawiać. To nie jest śmietnik. Tam się poznajecie, dzięki temu możecie potem uczestniczyć w spotkaniach w okręgach. To ma dla mnie sens. To jest dla mnie tak naprawdę coś, co warto robić. A wy nie zauważyliście, że za każdym razem, albo jak jest obraz króla Karola, to słuchajcie, pięć tysięcy rozumiem, wszędzie analiz. I znowuż mamy problem. Widzisz, yy, Wielkopolska, Ty mówisz, nie można się ograniczać do jednego źródła. I ja się z Tobą zgadzam. Tylko, że fajnie byłoby, żeby te źródła bardzo szybko, można powiedzieć, prześwietlić takim własnym mózgiem, rentgenem. Bo poznawać sytuację naprawdę... Ty, który jesteś tutaj z Wielkopolski. Przepraszam, nie, nigdy nie mogę twojego niku przeczytać dokładnie, bo jest za bardzo skomplikowany w języku polskim. Wonostrow, wonostrow, tak? Nie wiem, co to jest. Wielkopolska. Napisałeś, nie można ograniczać się, aby poznawać sytuację. Trzeba słuchać wielu źródeł i wyciągać wnioski. Ale co ty chcesz za sytuację poznawać, powiedz mi? Wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo mnie męczy taka też tutaj taka kwestia, że cały czas ludzie mówią, że chcą cały czas coś poznawać. Cały czas chcą poznawać, że naprawdę my nie wiemy, ty nie wiesz, ja nie wiem, nasi widzowie i Polska nie wie, w jakiej jesteśmy sytuacji? Przepraszam. Wiemy, czy nie wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji? Co jeszcze potrzebujemy? Jakie szczegóły do tej sytuacji? Czy mamy już spierdalać, nie wiem, na Antarktydę? Czy może wyprowadzicie do Wielkiej Brytanii, czy nie wiem, gdziekolwiek indziej, na Grenlandię, albo nie wiem, na Madagaskar? Po co nam są potrzebne te sytuacje, na przykład związane chociażby. E, Po co nam są te, te sytuacje potrzebne, chociażby związane z takim rozkminianiem tego, powiedzmy, e, zamachu na premiera Roberta Fico? Co nam to daje? Czy to byli Żydzi? Co nam to daje? Czy to byli Rosjanie? Co nam to daje? Czy to byli Ukraińcy? Albo jakiś psychopata? Przepraszam, będziecie jakieś książki pisać? Piszecie jakieś, nie wiem, zbiory robicie, a potem żeby dojść jakiś jeden rozdział waszego, e, nie wiem, waszej biografii gdzieś wydać? Mam, mam wrażenie, że myśmy się niestety, myśmy się niestety gdzieś zaplątali w tym wszystkim. Tutaj pisze, pisze, e, wyrwi dobrze, próbują, rozumiem ten, te stowarzyszenie, uświadamiać żołnierza przede wszystkim wyższych rangą oficerów o ich błędnym postępowaniu. E, ale powiedzcie mi, co to znaczy błędne postępowanie? Oficerowie i jeżeli chodzi o szczepionki, no to im wyjaśnili, no i się skończyło, tak jak się skończyło. Ale my mamy większe problemy niż szczepionki. Szczepionki i te wszystkie inne rzeczy związane tam, które wtedy zajmował się tym Jakub Kuśmid i, i Oleg Siergiej, to były wtedy tematy, tematy szczepionek. Nie tylko, no ale było to, było to gdzieś tam omawiane. I co jeszcze możemy zrobić? Znaczy, uświadamiać. Czy nie lepiej jest podać, jak to rozwiązać? Bo pytam się, czy któryś z tych panów. Czy któryś z tych panów powiedział tym swoim oficerom, że jest coś takiego jak demokracja pryncypialna i że dzięki gdybyśmy ten program i ten system wprowadzili w życie, mogliby po prostu mieć realny wpływ na, na siebie, na to, co robią w swojej firmie, w wojsku, w Polsce i tak dalej? Czy oni to zrobili? Co to znaczy uświadamiać? Bo ja powiem wam szczerze, tym wyświechtanym sloganem, ja już słyszę to od pięciu lat, no, przepraszam, od czasu pandemii szczególnie od czasu gdzieś mniej więcej marca czy tam kwietnia 2020 roku. Cały czas słyszę, że pojawiali się mnóstwo ludzi, wtedy to tak zwani byli kijkarze czy gimbalowcy i oni wszyscy, potem jak się cokolwiek powiedziało wtedy na nich, to cała, można powiedzieć, ta szczujnia wyskakiwała na mnie i powiedziała, A co ty od nich chcesz? Przecież oni robią całkiem fajną robotę, bo oni uświadamiają ludzi. I wy naprawdę chcecie mi powiedzieć, Wy naprawdę chcecie mi powiedzieć, że jak będą do ustranej śmierci uświadamiać? Czyli co, chcą uświadamiać, ale jak jest na stole rozwiązanie, to nie chcą go przekazywać. To jaki cel ma być? Powiedzcie mi, powiedzcie mi jaki cel ma być tych ludzi, którzy uświadamiają na końcu? Bo to jak na szkoleniu, ten pierwszy, jak ktoś nie oglądał szkoleń, naprawdę zachęcam was do zobaczenia pierwszego szkolenia. Pierwszego, jakiego było. O celu. Pytam się, jaki jest cel? Jaki jest cel jednego stowarzyszenia, jakiegoś kanału? Jaki jest cel? Nie mówcie mi, że uświadamianie, bo uświadamianie to jest tylko i wyłącznie taki element, który miałby ewentualnie prowadzić do, do tego celu. Jaki jest cel? Jaki jest cel na przykład stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń? No powiedzcie mi, czy wiecie, może się domyślacie. No powiedzcie mi, co się domyślacie, bo ja bym chciał znać cel. Nie wiem, tylko nie mówcie mi, że ma być Polska wolna. Nie mówcie mi, że ma być, nie wiem, no, nie wiem co. Może Wy mi podpowiecie, to jest ich celem, żeby ludzie byli świadomi. No już będą świadomi, i co dalej. Zresztą ta świadomość, tak jak tutaj rozmawialiśmy jednokrotnie, czy to ze Stanisławem, czy to z Waldkiem, to jest bardzo rzecz względna. co chodzi z tym celem? Gdzie on jest? Ja przepraszam, że ja tak jestem szczegółowy, ale to jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli ktokolwiek o czymś mówi, to jaki jest cel? Jeżeli mówi o czymś kanał, na przykład ukryte terapie, jaki ma cel? Pytam się konkret. Ktoś odpala audycję o godzinie 13, robi ją dwie godziny, pytam się, jaki ma cel? Jaki ator włącza wideokonferencję, czy tam nazywa u niego? W wideo prezentacji, nie pamiętam jak się nazywa niego. Jaki ma cel? Poinformować was o sytuacji, na przykład z Robertem Fico, o którym wiecie z 50 innych kanałów? No jaki ma cel? Czy mi to, czy wy to możecie mi o to odpowiedzieć? Czy ktoś wie, co jest celem? Ja nie będę wyrwidom nikogo przekonywał, bo i Olek tutaj na kanale był, i i Jakub na kanale był, i nie byli zainteresowani tym, chociaż dokładnie słyszeli i dokładnie wiedzą, o czym my mówimy. Komplują się z ludźmi, którzy kompletnie nie są godni jakiejkolwiek uwagi. Występują u nich na jakichś TikTokach, pompują sobie wzajemnie jakąś propagandę razem i pompują sobie słupki sondażowe, i wy mi mówicie, że ja mam ich przekonywać? Przepraszam. To nie ja mam ich przekonywać, tylko oni powinni przekonywać swoich widzów do tego. A jeżeli oni tego nie widzą, to pytam się znowu, wracam do pytania, to jaki mają cel? Poprzez taką analizę, jaki kto ma cel, dojdziecie do wniosku, kto jest czego wart. No powiedzcie mi, jaki jest cel na przykład wczoraj, bo widziałem, akurat mi się wyświetliło. Nie oglądałem, nie wchodziłem, ale mam komunikaty. Jaki był cel wczoraj, na przykład pana Woźniaka Krzysztofa? żeby wieczorem nagrać program o Robercie Fico i o tym zamachu. Powiedzcie mi tak szczerze, jaki jest cel takich ludzi? Godzina tam, nie wiem, 18 czy 19 nagle pojawia się program. No jaki jest cel? Możecie mi powiedzieć? Spróbujcie sobie w, przez chwilę e, e, przenieść się do ich ciał, do ich mózgu, do ich w ogóle, nie wiem, postury i powiedzcie mi, dlaczego oni to robią. No, pytam się Was, antysystemowcy wielcy, mówiący wielcy o krzywdzie i o, 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 o tych rzeczach, które, e, które, które mówią. No, pytam się Was, czy możecie przez chwilę nie myśleć z własnej perspektywy, tylko z perspektywy tych ludzi? Jaki jest ich cel? No jaki jest cel, że nagle, słuchajcie, nie wiem, coś robię, ale widzę, że przecież wszyscy o tym gadają. Włączę Onet, gadają. Włączę wirtualną Polskę, gadają. Włączę gdzieś tam coś na YouTubie, gadają. Widzę na Facebooku, wszyscy o tym piszą. Włączę telewizję polską, o tym gadają. No to co? No to od razu biegnę nawet, słuchajcie, nie wiem, na zakupach jestem z marketu, siadam przed komputerem, biorę mikrofon, no i też nagrywam. Pytam się po co? Po co? Tutaj dajecie, dajecie po prostu takie, no ja tu będę, będę czytał na czacie, co wy piszecie. Eee, będę czytał na czacie, co wy piszecie. Tutaj Ardan pisze kasa. Eee, login pisze klikalność równa się kasa. Manidas pisze utrzymanie się to jedyny cel. Lomcia pisze, to dla nich zarobek. A Ator tego nawet nie ukrywa. O. Bolek pisze, że Ator zarabia ponad 6 dolarów na miesiąc, więc nie będzie nagłaśniał demokracji pryncypialnej. Oglądalność. No I właśnie, słuchajcie, no to przepraszam. To wy wiecie, jakie mają cele i wy tam spędzacie czas? Pytam się po co? No wytłumaczcie mi, to oni mają... Jasny cel, no, Wynika z tego tutaj przynajmniej prawie ze 100% waszych tutaj odpowiedzi, że to jest kasa. Czyli Wy to wiecie. Czyli nie jesteście tacy, słuchajcie, głupi. Czyli Wy to wiecie. W ogóle rozwalił mnie komentarz Bolka, bo Bolek napisał: Ator ma te 6 koła, dolarów, więc nie będzie nagłaśniał demokracji pryncypialnej. A przepraszam, czy nagłaśnianie demokracji pryncypialnej odbierze mu te 6 tysięcy dolarów? No wytłumacz mi to, Bolku. Bolek 92 maj. No, wytłumacz mi to, bo ja nie rozumiem. Co mu, co mu powoduje to, że będzie, nie wiem, raz na tydzień, na przykład, e, opowiadał o demokracji pryncypialnej? Naprawdę ktoś mu zabierze te tysięcy dolarów? No, wytłumacz mi to. Bo nie rozumiem. Macie jakieś informacje, że, nie wiem, e, w regulaminie czy w standardach YouTube'a jest zakaz mówienia o demokracji pryncypialnej? Ktoś mu kanał zamknie? No, wytłumaczcie mi to, bo. Słuchajcie, nie wiem, czy my się zastanawiamy. Przepraszam, że ja taki jestem szczegółowy. Spadnie mu oglądalność, bo będzie promował demokrację pryncypialną. To okej. Okay. Mogę to zrozumieć. Był taki jeden, już powiedział mi kiedyś, to był taki Andrzej Poneta z głosu bohaterskiego. Dokładnie prawie to mi powiedział. Znaczy, nie powiedział, że spada mu oglądalność, ale no, że mało ludzi to ogląda. Czyli co? Ważniejszy jest spadek oglądalności niż misja. I pokazywanie rozwiązań. Ważniejsze jest to, żeby kasa się zgadzała, niż żeby naprawiać Polskę, chociaż mówię na programach o tym, że Polska jest gnojona i że jest syf i że jest brud. Gówno. Czyli można mówić, że jest syf, pokazywać jak bardzo jest źle w Polsce, jak bardzo to są skorumpowani i skurwiali politycy, ale rozwiązania już nie można pokazać, bo moja kasa się nie będzie zgadzała, tak? I wy to kupujecie, rozumiem. No wytłumaczcie mi to, bo to nie ja robię. Ja tam nie siedzę. Ja tam w życiu nie byłem, słuchajcie, ja nie jestem pana atora w stanie oglądać dłużej niż półtorej minuty. Bo czuję się po prostu inaczej. Jak słucham jakiegokolwiek tematu i trwa to dłużej niż półtorej minuty, to mój mózg czuje się po prostu, że obrażany jest mój intelekt. to wy tłumaczcie mi to, bo ja nie mam pretensji, słuchajcie, żeby jeszcze była jedna rzecz jasna. Ja nie mam pretensji do tych ludzi, że oni to robią, bo jeżeli taki mają cel, słuszny, każdy ma swoje cele. Oni mają zarabiać kasę, mieć wyświetlalności, albo dzięki wielkiej społeczności, która ogląda dany kanał, mogą potem oferować to, co mają w zakresie swojego magazynu, czyli jakieś tabletki, jakieś, wiecie, preparaciki, jakieś książeczki, warsztaciki. Jakieś sposoby na zarabianie pieniędzy. No prawda czy nie? Każdy ma swój cel. I ja naprawdę nie mam pretensji o to, że ktoś wykorzystuje te mechanizmy. Nie mam do nich pretensji. Mam pretensje do ludzi, którzy mówią o Polsce, że jest źle, którzy widzą, że jest po prostu jeden wielki syf, mają na stole rozwiązanie, a mimo wszystko oglądają te no, inne kanały, które mają zupełnie inne cele. Które kompletnie nie mają, które kompletnie nie mają chęci czegokolwiek tutaj naprawiać. A potem jeszcze do mnie słuchajcie. Bo a propos tej rozmowy, którą Monika toczyła dzisiaj, bo ja o tym wiedziałem oczywiście wcześniej, ale mi się to przypomniało akurat i stwierdziłem, że sobie to wykorzystam w audycji. Takie osoby, które prowadzą różne inne kanały, ezoteryczne na przykład. Albo jakieś inne słuchajcie, takie wiecie, majster klepkowe, czy tam polityczne. Różne tematy są poruszane. Te osoby, gdzieś tam, wiecie, żeby powiększyć swoje publikie, publikę. Bardzo często wymieniają się na tych kanałach i ten wystąpił tego, a tamten wystąpił tamtego, i dzięki temu jego widzowie przejdą tu, ale jest transakcja wiązana, bo tamtego przejdą tu, ale ten na przykład robi jakieś tam zabiegi, a drugi sprzedaje jakieś kryształy, a trzeci sprzedaje jakieś wiecie, witaminki, a czwarty sprzedaje książki, a piąty zajmuje się w ogóle jakimiś w ogóle tematami, nie wiem, wolnej energii, a szósty zajmuje się jeszcze jakimiś innymi rzeczami. W sumie nie wchodzą sobie w paradę, bo każdy ma inny produkt. Gdzie się wymienili. W szerokie spektrum robi się widowni, a ten kupi książeczkę, a ten kupi preparacik, a ten będzie chciał kupić działo organowe, a następny sobie kupi jakiegoś organita, a inny jakąś maść sobie kupi na wrzody, a czwarty sobie kupi coś na hemoroidy, a piąty sobie coś, nie wiem, zrobi jakąś terapię przez, przez telefon. Prawda? Nie jest tak naprawdę. Nie jest tak? A przepraszam, dalej, przejdźmy do pryncypiów. Co jest pryncypium dla Was najważniejszym? Nie patrząc na takie pryncypia, które są będą ustanawiane w ustawach, ale tak w życiu. Co dla Was jest najważniejszym pryncypium, jeżeli już słowo cel widzę, że jest niezrozumiałe? To może pryncypium z demokracji pryncypialnej będzie bardziej adekwatnym słowem? Co jest dla Was najważniejszym pryncypium? Zdrowie i to jest i to mnie poraża. <laughs> Szku, ja wiem. Ja wiem, bo dostrzegam to, dostrzegam to, słuchajcie, na zlotach siewców prawdy, że mimo to, że się spotykamy to zdrowie, jak się pojawi na tapecie, na stole, to można po prostu iść do domu i spać, bo akurat akurat wiecie, ja się akurat nie interesuję, ale, ale jestem w stanie to zrozumieć. Ale niemniej jednak tutaj kanał i tak dalej, to co my tutaj poruszamy, dla nas najważniejsza jest zmiana prawa w Polsce. Zmiana prawa w Polsce, aby te wszystkie rzeczy mogły być dla nas bardziej przyjazne i normalne. I to zdrowie, również, które oczywiście jest dla Was bardzo istotną rzeczą. Ale nie możemy, słuchajcie, rozmawiać o zdrowiu, nie załatwiając tego, co jest ważniejsze niż zdrowie. Ja wiem, że jak się składa komukolwiek życzenia urodzinowe czy imieninowe, to najpierw. <laughs> <laughs> Przepraszam. To najbardziej się życzy zdrowia. Może najwyższy czas to zmienić. Bo zdrowie, oczywiście ważne jest go mieć. Tylko, że jak się go już straci, to zaczyna się mieć problem. Bo nie wiadomo gdzie pójść. Czy do lekarza tego rockefellerowskiego, który wiadomo jest jaki jest. Czy ewentualnie do jakiegoś dziwnego kolejnego szamana w internecie, który nam się wydaje, że jest inny, no bo jest przeciwko temu rockefellerowskiemu, no to jak mamy już tutaj kogoś, kto jest przeciwko tamtemu, to musi być z założenia dobry, prawda? No jest tak? Jak kogoś nie lubimy i ten ktoś też kogoś nie lubi, to momentalnie nam się wydaje, że jest naszym przyjacielem. Tak to się mówi, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, tak? Nie jest tak. Niestety życie nie jest takie proste. Tutaj do Jakuba chciałem się odnieść, bo Bogdan, czy bierzesz pod uwagę, że Większość nie do końca rozumie demokracji pryncypialnej, nawet jak rozkładacie ją na małe elementy. Eee, ja oczywiście to rozumiem, ale co ja mam z tym zrobić? Słuchajcie, ja nie chodzi mi o to, żeby 100% ludzi rozumiała, czym jest demokracja pryncypialna. To nie o to chodzi. Ja tutaj też już niejednokrotnie mówiłem o tym, że mamy na naszym kanale pewne naprawdę fascynujące i fantastyczne środowisko i grupę ludzi. I ta grupa ludzi, przepraszam, ale to powiem, ale powinna wziąć po nas tutaj, po mnie, po Monice, po Danielu, po Witku, wziąć sobie za cel pomaganie nam w szerzeniu tej demokracji pryncypialnej. I słuchaj, Jakub, jeżeli tu jest problem, jeżeli my mówimy o tej grupie, która czegoś nie rozumie, no to jest problem. Ale to omówcie mi o tym, bo jeżeli wy tego nie rozumiecie. Jeżeli nasi widzowie tutaj na miejscu, którzy są na każdej audycji, albo na prawie każdej, okaże się, że nie rozumieją demokracji pryncypialnej, no to przepraszam, ja się przyłożę i zrobię coś takiego, żeby wam ją wytłumaczyć. Już tak najprościej jak się da. Spróbuję się zniżyć do poziomu, nie wiem, najniżej gdzie potrafię i spróbuję ją wam po prostu wytłumaczyć. Bo jeżeli nie bójmy się tego, słuchajcie, bo ja cały czas mówię o jednej rzeczy i doświadczyłem to już kiedyś na zlotach, chociażby tych wcześniejszych, że wydawało mi się, że pewne rzeczy, słuchajcie, inaczej, dla mnie pewne rzeczy są takimi oczywistymi oczywistościami. I ja nie wiedziałem nawet, że ja muszę coś mówić. Zrozumcie jedną rzecz, że z mojej perspektywy nie wydawało mi się nawet, nawet taktowne, powiem tak, o, nawet taktowne, nie wydawało mi się, że ja muszę o czymś wspominać. Wydawało mi się, że to będzie nie na miejscu i niepotrzebne. Okazuje się, że po zlotach mieliśmy takie spotkania gdzieś tam już w bardzo wąskim gronie, w granicach tam 20-30 osób. I tam dopiero. Słuchajcie, ja takie oczy robiłem, jak mi ktoś mówi, że Bogdan, ale ty powinieneś to zrobić tak, tak, tak i tak. A ja wie, ale dlaczego? Naprawdę tego nie wiecie? Tego nie wiecie? Tego nie wiecie? Tego też nie wiecie? No nie. No to właśnie brakuje mi tego, tej informacji od was. Tutaj jak Jakub powiedział, że ktoś czegoś nie rozumie. Ja rozumiem, że mogą ludzie nie rozumieć. Ale nie chce mi się, ale nie chce mi się ee, wierzyć, że wy tutaj po tylu programach, po tylu programach nadal nie kumacie, czym jest demokracja pryncypialna. To byłoby dla mnie troszeczkę takim ciosem. I jeżeli tak jest, to naprawdę nie bójcie się, ja nie będę nikogo upieprzał. Napiszcie, że macie problem, albo napiszcie tutaj gdzieś w komentarzach, czy mi na Messenger, czy jak macie telefon, napiszcie smsa. Bogdan, ja bym chciał, żebyś poruszył jeszcze raz ten temat, albo ten wątek z tego, z tego projektu. Bo może nie jest tak, że nie rozumiecie całego projektu, tylko jakiegoś jego elementu. Z drugiej strony, jak będziemy komu cokolwiek tłumaczyć, zresztą ja to przygotowałem w tych materiałach szkoleniowych, które dostaliście na, na zlocie na szkoleniu. Pomijam te wszystkie, moim zdaniem, przynajmniej dla szarego człowieka, nieistotne elementy. Pomijam te wszystkie głosy elektorskie. Pomijam ten tryby ustawodawcze. Mówię tylko, że jest na to wpływ, ale nie mówię dokładnie ze szczegółami, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jest kompletnie niepotrzebne przy rozmowach z ludźmi, którzy oczekują rozwiązań. To nie jest potrzebne, żeby być absolutnym takim, wiecie, takim totalnym super ekspertem, aby wytłumaczyć tryb obywatelski, tryb pilny i tam te wszystkie, słuchajcie, inne elementy. To nie jest potrzebne. Ludziom trzeba dzisiaj przekazywać, że jest system, który umożliwia usuwanie posła, wetowanie ustaw, które nam się nie podobają i inicjowanie różnego rodzaju pomysłów i projektów w taki sposób, że można bardzo szybko uzyskiwać dla, nie, dla nich poparcie społeczne. I że są do tego narzędzia i mechanizmy, które po prostu to realizują w trybie natychmiastowym. Krótko. Nie wchodźmy w jakieś naprawdę perturbacje. Jeżeli zobaczymy, że ktoś będzie się pytał, wtedy tak, wtedy możemy mu to bardziej szczegółowo przedstawić. Ważne jest to, żeby pokazać, że jest takie coś jak aplikacja, cyfrowa aplikacja demokratyczna, która nam pokazuje i umożliwia te działania. I te główne, główne elementy, jak chociażby zmiana ordynacji wyborczej, że to my będziemy wskazywać ludzi, którzy będą na tych listach, a nie partie polityczne. To my przecież wiemy, kto jest z naszego okręgu najlepszym działaczem i najbardziej godny tego, aby takie stanowisko piastować. To my wiemy. To my będziemy wstawiać tych ludzi na listy, a nie oni tam jacyś Korwinę Mikę, czy jakieś tam Tuski, czy jakieś Kaczyńskie, czy Menceny, czy jakieś inne, słuchajcie, Kosiniaki, Kamysze, czy Hołownie. To my będziemy to robić. To już zmienia wszystko. Tamten jeden element, ten element tylko i wyłącznie, który dotyczy ordynacji wyborczej, przewraca tą scenę polityczną do góry nogami. Ten jeden element przewraca ją do góry nogami. No właśnie, tu ja się, i tu tego nie rozumiem, Jakub, bo mówisz tak, zgadza się, że ludzie chcą, ale szybko wiedzieć jak. No słuchajcie, no albo szybko, jak ktoś jest inteligentny, ja przepraszam, ja to zrozumiałem w 5 minut. Pięć minut po przeczytaniu zrozumiałem całą demokrację pryncypialną. To ja szybko to ogarniam. Ale nie wszyscy są tacy, Jakub, jak ty, czy jak ja, czy jak Daniel, czy jak paru tutaj, czy tam inni nasi widzowie. Nie każdy łapie to szybko. I dla nich trzeba mieć taką pigułkę. To, co do nich przemówi. No dzisiaj jest taki świat. Słuchajcie, ktoś ode mnie wymagał, żebym robił na TikToku minutowe słuchajcie, nagrania. Ale nie wszyscy tak potrafią. No właśnie, no to dlatego, że nie wszyscy tak potrafią, to trzeba to męczyć. Trzeba tak długo męczyć, aż wejdzie do głowy, a przy okazji jeszcze dostanie obuchem z prawa, z lewa i jeszcze prędzej może otworzy swoje umysły na konkretne rozwiązania. Jakub, ja wiem, ale tu nie ma co pokazywać mi, jaka jest sytuacja. Słuchajcie, ja jestem sobą, ja mam własny sposób, aby cokolwiek sprzedać ludziom, bo to są jakieś moje. Wewnętrzne, takie, powiedzmy, jak to się mówi, zalety, które posiadam i które potrafię przekuć w sukces. O tym też mówiłem na tych szkoleniach, które tutaj były, cztery chyba na kanale. To są moje zalety, to są moje plusy, które ja dostrzegam i którymi potrafię, powiedzmy, operować w kontaktach z rozmówcą. Tutaj dziwiliście się na przykład. Dziwiliście się, się na przykład, jak to jest możliwe. Niektórzy byli szokowani że pani doktor Lucyna Kulińska jest z nami i promuje demokrację pryncypialną I ktoś, i ktoś mi przykłada wielkie zasługi. Ale to są, słuchajcie, no, każdy z was jest inny. Każdy z was jest inny. Nie jesteście tacy jak ja. Nie jesteście tacy jak ja, a ja nie jestem taki jak wy. Mamy pewien, słuchajcie, model. I ten model będzie musiał funkcjonować, ale sposób jego podawania będzie za każdym razem inny. Jeden ma taki charakter, jeden jest spokojny, drugi jest bardziej narwany, trzeci jest bardziej cholerykiem, czwarty jest jakimś taką mamamyją. Słuchajcie, to nie jest tak, że to są jakieś przywary i nasze wady. My musimy tak zacząć tymi elementami umieć się posługiwać, że wykorzystamy to jako własne atuty. Ja nie jestem w stanie zrobić na przykład prezentacji tak, jakby zrobił ktoś, kto ma zupełnie odmienny charakter. Słuchajcie, ja pamiętam, powiem wam taką historię. Ten człowiek już nie żyje. A propos Thermomixa? Słuchajcie, u mnie się dużo działo. Jak ja robiłem, to robiłem taki normalny show. Dzisiaj to można by było nazwać stand-upem. U mnie się naprawdę dużo działo. Ludzie się śmiali, ludzie po prostu byli zafascynowani tam, nie wiem, no chyba moją osobą, bo bardzo często to słyszałem. Byli zafascynowani po prostu sposobem prowadzenia tego. Ale mój kolega, pamiętam, skatowiec różnie żyjący, taki Stefan, kiedyś, ja nie wiedziałem, jak on to robi, też był świetnym sprzedawcą. Zawsze byliśmy tam w tej pierwszej dziesiątce e, sprzedawców w Polsce. Kiedyś tam, jak spotkaliśmy się na takim właśnie menadżerskim spotkaniu, trzydniowym, gdzieś w jakimś hotelu, gdzieś tam przy lampce, Suecie, przy lampce Drinka, opowiadał, Kiedyś mi zapytałem się go, e Stefan, opowiedz mi, jak ty to robisz, te swoje prezentacje. Słuchajcie, ja byłem popłakany, jak on opowiadał mi. Wiecie, tam różne elementy były, to były te takie, wiecie, ten, te przedstawienie się, potem cała prezentacja, potem, wiecie, takie zakończenie, zaproszenie na rozmowę, no i oczywiście finalizacja. Ja interesowałem się całym tym projektem do końca, jak on to robi, no bo był naprawdę dobrym sprzedawcą i zastanawiałem się, czy ja jestem z tego w stanie coś wykorzystać. No i powiem wam, że chyba nie byłbym w stanie, chociaż podziwiałem go za to, co robił. Dwie całkowicie różne osobowości. Dwóch, moim zdaniem, znaczy ja tutaj powiem o sobie, dwóch fantastycznych sprzedawców rozmawiało o swojej pracy. I teraz on mówi mi taką rzecz. Bogdan, ja to robię tak. Przychodzę, rozkładam ten Thermomix. Znaczy tak w skrócie to zrobię. Słuchajcie, on w ogóle się nie uśmiechał, on miał pewną powagę, taką, nawet nie, 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 nie do utrzymania dla mnie takiego, takiego wyrazu twarzy przez tam powiedzmy półtorej godziny, ale on przez półtorej godziny, słuchajcie, w ogóle się nie uśmiechał, robił potrawę za potrawą, miał taki, taki konspekt, że niby to samo, ale miał tak gdyby inny nacisk na coś innego. Tak jak ja bym na przykład przy demokracji pryncypialnej mówił o naciskałbym na przykład na możliwość zwo, zwo, e, zwolniania posłów. A ktoś z Was uznałby, że to dla niego nie jest za bardzo przekonywujące i nie umie tego tak fajnie pod tym kątem poprowadzić i stwierdziłby, że dla niego ważniejsze jest to, że nie to usuwanie posłów, ale on więcej pozytywów widzi, na przykład, w tym module i w tym elemencie, powiedzmy, inicjatywy obywatelskiej. I on by chciał położyć nacisk, nacisk na, no na ten element. I tak robił właśnie Stefan. Ja na przykład mówiłem o różnych rzeczach fantastycznych, gdzieś ludzie nawet fantastycznie bawili, Mówiłem o plackach, o kawie. Miałem swoje tam teksty i dowcipy. A Stefan, to by się spodobało Damianowi, który jest na czacie. Stefan jak pokazywał Termomiksa, to jego półtorej godziny opowieści o tym urządzeniu dotyczyło zdrowia. On przez półtorej godziny mówił, że wszystko, co jest w zrobione, po prostu jest 100 razy bardziej zdrowe od tego, co kupią w sklepie. Tak w skrócie, żeby tak nie za bardzo przeciągać. To nie mój temat w ogóle, tak jak wiecie ja tutaj mam, nawet do teraz mam tutaj no takie swoje podejście, że ja bym tego nie umiał zrobić, ale on tak jak mówię był jednym z najlepszych w Polsce sprzedawców. I on mi to tak opowiadał, mniej więcej w takim gości tekście i to było nic, słuchajcie ja, pa ja parsknąłem śmiechem, tak słuchajcie jak już to wszystko zrobił, doszło do tego momentu, że skończył. To jak to mi powiedział, to ja po prostu mnie wyrwał z butów. Bo ja miałem oczywiście, naprawdę, moi ludzie to robili. Bardziej był chyba, myślę, że mój bardziej był uniwersalny tekst prezentacji i sposób jej robienia, ponieważ wielu ludzi potrafiło mimo wszystko to kopiować i potrafiło to tak gdyby replikować. Chociaż pod własny sposób, ale między sens był bardzo podobny. Jego sens był zupełnie inny. I on na przykład słuchajcie na końcu takiej prezentacji, wiecie co robił? Po prostu skończył, zrobił tam ostatnią potrawę, to był dżem. Zazwyczaj ten dżem podawało się potem z, na samym początku upieczonym chlebem. Rozdawał to. I co robił? Słuchajcie, pakował Thermomix, umył garnek. Miał takie te dwie torby, zawsze jedna była z produktami, druga była z Thermomixem. I pakuje go, słuchajcie, tak na poważnie, w ogóle nic nie gada. On, to musicie teraz sobie wyobrazić cały pokaz, taki na poważnie, i mówi, że to wszystko jest zdrowe i tak dalej, że o, oh, wow. I pakuje, słuchajcie, Thermomix, pakuje te pudełka, które, w których miał te produkty na, na te dane potrawy, które były wykonywane. I słuchajcie, pakuje i, wiecie, jest, jest pokój jakiś, ludzie siedzą, on się pakuje, bierze te dwie torby, odwraca się napięcie i wychodzi, nie? Wiecie, ja zrobiłem inaczej. Ja zawsze że dawałem, dawałem takie ankiety, e, wiecie, tam jakieś parę pytań, jak, czy im się podobało, czy im się nie podobało, jak już te ankiety wypełnili, to zapraszałem do pokoju obok, na rozmowę, wiecie i tak dalej. A on po prostu, zobaczcie, brał torby i wychodził. Bez słowa. I słuchajcie, ja nie wiem, no bo ja bym tak nie umiał. Ja przede wszystkim miałbym pewną obawę, że po prostu powiedział, a to niech chce, idzie w cholerę, nie. I on mówi, że na 99% przypadków za każdym razem, jak już był spakowany i się odwracał, to ludzie nagle się odzywali i mówi, ale proszę pana, gdzie można to kupić? No i on wtedy się odwracał, mówi, aha, no i teraz zaczynała się ta cała jego, już jego sprzedaż. I słuchajcie, dlatego po co o tym mówię? Po to o tym mówię, że przy demokracji pryncypialnej każdy z nas jest inny. Każdy z nas powinien znaleźć swój sposób, taki najbardziej dla niego wygodny, aby przekazywać te informacje. Tak jak powiedziałem, jednemu się spodoba zwalnianie posła, bo moim zdaniem to jest taka rzecz, która przynajmniej dla mnie jest bardzo wymowna i, i, i inaczej moja próba analizy tego społeczeństwa na zewnątrz tworzy taki we mnie, w, mowie, w mojej głowie, obraz, że tego by ludzie chcieli, że ludzie mają dość tych patologicznych polityków. Mam, mają dość tych złodziei, tych oszustów, kłamców, celebrytów, wiecie, cwaniaczków i, i, i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać tych epitetów mnóstwo. Wydaje mi się, że dla mnie, jak będę argumentował tym, to jest to, co on zapamięta. Bo ludzie bardzo mało rzeczy zapamiętują, żebyśmy też mieli jasność. Jak będziemy ich informować o demokracji pryncypialnej, to ludzie bardzo mało rzeczy zapamiętają na koniec. Ważne jest to, żeby zapamiętali te istotne kwestie że będzie można wybierać polityka na listę, że będzie można go zwalniać w każdym momencie, jeżeli nam się po prostu nagle, nie wiem, sprzeniewierzy i, i nie zacznie robić, i nie będzie robił tego, czego, czego, my, czego my oczekujemy. Przepraszam, bo tutaj e, mam pytanie. Ach, no to widzicie, to jest tak, e, tutaj piszę do końca nie rozumiem, po co mi poseł Reprezentant, skoro dzięki aplikacji cyfrowej będę mógł głosować za każdym razem. No właśnie, to nie jest tak. Ja, oczywiście, to jest moja interpretacja, trzeba by Daniela zapytać, ale moja interpretacja jest bardzo prosta i oczywista. Słuchajcie, ja nie chcę, żeby ludzie żyli codziennie polityką. Wy naprawdę chcecie codziennie żyć polityką? Wy nie macie nic do roboty? Chcecie, nie wiem, śledzić wszystkie ustawy i w stosunku do nich głosować? A poza tym, drugie pytanie do. Do grochma. grochmo. Kurde, macie to jest te skomplikowane teniki. Grochmanon. Naprawdę na wszystkim się znasz? Wszyscy jesteśmy omnibusy, nie wiem, z ekonomii, z gospodarki, z administracji, z przedsiębiorczości, ze zdrowia, z edukacji. Naprawdę na wszystkim się znamy? Czy chcemy uchodzić za znawców od wszystkiego? Ja bym nie chciał decydować w zakresie takim, o którym nie mam bladego pojęcia, albo mam go bardzo znikome. Posłowie są naszymi, można powiedzieć, takimi reprezentantami i też uważam, że nie powinno być tak, że ci posłowie biorą udział, tak jak dzisiaj, w różnego rodzaju komisjach, w tematach, o których nie mają bladego pojęcia. No właśnie, to jest bardzo fajnie, powiedziałeś, że głosować można tam, gdzie się ktoś zna. I dzisiaj Ty chcesz mi powiedzieć: Ja uważam, że tutaj są bardzo ważne bezpieczniki. Ty chcesz mi powiedzieć, że ludzie, którzy się nie znają, z automatu nie będą głosować. Czy będą się bawili w totolotka, bo poczują, poczują moc w sobie, że on teraz wie, co to, to trzeba zrobić na przykład z tym podatkiem katastralnym. Taka pani Wanda w kpiaciarni. A co zabronimy jej? Nie, no, będzie miała prawo sobie, jak będzie taki przepis, otworzyć telefon i zagłosować. Ja jednak wolałbym, żeby to robiły osoby wyznaczone, a nawet nie one, zredukować, ile by się dało tych posłów, bo tam wcale nam jest niepotrzebna ilość 460, ale to by była jako inicjatywa zgłoszona, nie teraz, nie już. Jako inicjatywa, żeby ich zredukować. Ja kiedyś rzuciłem takie hasło, że wystarczyłyby trzy e, osoby, trzy osoby. Na okręg. I już. Ale tam, jak będzie temat, to wiadomo, że jak wybierzecie nauczyciela, albo wybierzecie lekarza, albo kogokolwiek innego, no to przecież nie możemy traktować, że wszyscy nasi przedstawiciele będą w każdym temacie po prostu perfekcjonistami i na wszystkim się znają. Uważam, że oni powinni sobie właśnie dobierać ludzi własnych ekspertów w danej dziedzinie, za którego będą brali odpowiedzialność, a my sprawujemy nad nimi odpowiedzialność. Niech to prawo będzie w końcu prawem, które wynika z sensu. Oczywiście my będziemy im to prawo również przedstawiać w naszych pryncypiach. Ale sam samo jego tworzenie i samym jego tworzeniem muszą zająć się fachowcy. Ja bym nie chciał, żeby ludzie żyli, bo to będzie jeden z, chyba z największych, to byłby największy strzał w kolano, jeżeli byśmy ludziom powiedzieli, że nie mamy swoich przedstawicieli i wszystko będziecie mogli zrobić za pomocą telefonu komórkowego, laptopa czy tableta. Ludzie po prostu ludzie po prostu odrzuciliby to, bo stwierdziliby, że oni nie mają ochoty spędzać pół dnia oglądając jakieś kolejne elementy, które trzeba ewentualnie sprawdzić. Przeczytać i zagłosować. W dupie by mieli taki system, szczerze mówiąc, myślę, że ja również. Ja chcę żyć. Wy też macie dzieci, macie wnuki, albo będziecie je mieli. Chcecie żyć. A demokracja pryncypialna i te mechanizmy mają być po to, aby w awaryjnych sytuacjach po prostu zaprowadzać porządek. Nie kombinujmy sobie, znowu kombinuję, że można by zrobić tak lub tak. Tłumaczę ci, że będą ludzie, którzy będą po prostu siedzieć w domach. Ta cała patologia, w tych familokach, która siedzi, będzie się logowała i będzie robiła setotolotek. Czy zagłosować tak, czy tak, chociaż nawet nie wie, co dotyczy i czego dotyczy ten problem. Jak sobie to wyobrażacie? Naprawdę chcecie takim ludziom powierzyć decydowanie. Przecież cały czas mówicie, że ludzie są głupi, a jednocześnie chcecie zrezygnować z reprezentantów, znaczy ty. I dać im całkowitą władzę do robienia tych głupot przez internet. Znaczy, jeżeli jest jedna osoba, na którą ma wpływ tam kilkadziesiąt albo kilkanaście tysięcy ludzi, bo tyle ją wybierze, to chyba jest większe prawdopodobieństwo, że wybierzecie kogoś bardziej roztropnego. Ja bym nie ryzykował, żeby jakaś babcia, która nawet nie wie, co to jest podatek dochodowy, albo nie wie, co to jest na przykład VAT, głosowała mi w tych sprawach. Ona może wybrać swojego przedstawiciela, a ten przedstawiciel zagłosuje, no, tak jak już go wybrała. Ewentualnie, jak się zorientuje, że on ją robi w konia, albo ewentualnie nie robi tego, czego ona chce, to może go odwołać. Ale nie. Kogo mamy odwołać? Kogo mamy potem odwołać, jak nie będziemy mogli zareagować, bo większość społeczeństwa, która nie ma bladego pojęcia w danym temacie, zagłosowała tak, a nie inaczej. I co wtedy? Jesteśmy po prostu w czarnej dupie za przeproszeniem. Musi być zawsze bezpiecznik. I zawsze decyzja, to jest tego człowieka, jest wykładnią jego wyborców. Jest większa szansa, że mimo wszystko, nawet jak są tam jacyś idioci, że tych idiotów jest mniej. No. Po prostu. A wracając do tego, co mówiliśmy na początku, o demokracji pryncypialnej i o sposobie jej przekazywania. Każdy z nas ma inne talenty, każdy z nas ma inne walory w środku naprawdę ważne jest to, aby je odkryć w sobie. Ja wiem, że większość z Was nie pracowała w handlu, ale to nie jest problem. To nie jest problem. Ja Wam powiem szczerze jedną rzecz, że martwi mnie to, że tak mało wyświetle mają szkolenia. Bo mówicie o tym, że czegoś nie wiecie, mówicie o tym, że czegoś nie rozumiecie, a jednocześnie na szkolenia tak mało, tak mało jest wyświetleń. No to o co kaman? jakichś indywidualnych naprawdę spotkań i warsztatów? Face to face? Niech to ma jakiś sens, co robimy. A co do tego, właśnie całego grona, tego, co jest dzisiaj w tytule tych tak zwanych pseudo-antysystemowców to Wam pokazałem, chociażby na tym poprzednim przykładzie, na takim Robercie Fico i na tych wszystkich innych rzeczach że ci ludzie tylko mówią, tak jak to powiedział Radek w dzisiejszej audycji o 18.00. Absorbują wasz czas. Robią to perfekcyjnie, no bo przecież wiedzą, o czym trzeba mówić, żeby przyszli ludzie i to oglądali. Nie jest tak? Tak jest bardzo nośny temat tu. Potrafią naprawdę zrobić takiego spektakla i takie show. A my nie potrafimy. chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, przez chwilę wejść w ich skórę. I przez chwilę. Poczuć, dlaczego oni to robią, nie dlaczego my myślimy, że oni to robią, bo błąd polega na tym, że wam się wydaje, zresztą Monika też bardzo często ten błąd ja się już uczy, że wam się bardzo wydaje, że wy wiecie, co wie drugi człowiek. Albo czego on chce, albo jakie ma zamiary, albo czy coś kupi, czy czegoś nie kupi, albo czy coś zrobi, czy czegoś nie zrobi, albo czy się spotka, czy się nie spotka, albo czy warto zadzwonić, czy nie warto zadzwonić, bo wy już wiecie, że on tego nie zrobi, albo że on zrobi coś, czego wy nie chcecie, żeby zrobił. Powiedzcie mi, że tak nie jest. Powiedzcie mi, że wy tak nie reagujecie. Że jak kogoś znacie, albo prawie wydaje wam się, że znacie, a macie z czymś do tego człowieka się zwrócić, to wy już z góry wiecie, jak on zareaguje. Tak zakładacie. No jest tak czy nie? Słuchajcie, ja to przeżywałem na co dzień. W firmie, w której pracowałem, Jakub, jak masz dużo ludzi, to zróbmy takie, weź tych ludzi gdzieś, albo się spotka i zadzwońcie do mnie, albo spotkamy się, słuchajcie, na takie wideo tutaj, wideo połączeniu i porozmawiamy z tymi ludźmi, jak macie pytania, bo tutaj do Jakuba odpowiadam, albo, albo no nie wiem, jakieś masz inne rozwiązanie, zaproponuj. Bo ja bardzo chętnie będę to wytłumaczył, skoro jest problem, słuchajcie, ja jestem do Waszych usług. Zróbcie coś takiego, że gdzieś tam będziecie mieć jakieś spotkanie, połączymy się, e, dam Wam linka, Wy tam będziecie mieć jakąś kamerkę, będziecie mogli, nie wiem, zadawać pytania, ja będę odpowiadał, czy wyjaśniał. Czy jeszcze Daniel tego dołączy. To nie jest problem, słuchajcie, ale zgłaszajcie mi te rzeczy. Bardzo dobrze, Jakub, że o tym piszesz, bo jak mamy o tym rozmawiać, ja jestem jak najbardziej za. Wszędzie, gdzie, są, gdzie jest dobra wola i chcą ludzie się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Jesteśmy jak najbardziej za i ja, i Daniel. Ale jeszcze raz chciałem wrócić do tego tutaj mojego wątku. Czy nie jest tak, że właśnie tak uważacie, że wy uważacie, że wiecie lepiej od tego, do, go, do kogoś macie się zwrócić, że wiecie dokładnie lepiej, jaka będzie jego reakcja na dany problem, na jakiś wasz, wasz problem, czy na chęć czegoś wytłumaczenia mu. Wy wiecie, że on jest pisior, a wy wiecie, że on jest pełowiec, a wy wiecie, że on tam już wiecie, gdzieś tam z kimś pracował, a wy wiecie, że on się w ogóle nie interesuje polityką, a wy wiecie, że on nie ma pieniędzy, a wy wiecie, że on nie ma czasu, a wy wiecie, że jego żona jest taka i się na to nie zgodzi. A wy wiecie w ogóle i tak dalej. Wy w ogóle nie chodzi, chodzi mi o rozwiązanie, że się spotkamy, Jakub. Spotkamy się ty, ja i twoi znajomi i wytłumaczę wam to. To jest, to jest moje rozwiązanie. Przez telefon czy tam przez internet. Słuchajcie, no nie jest tak, że wy tak uważacie. No naprawdę, przyłóżcie rękę sobie do serca i powiecie, że tak nie robicie. Macie zadzwonić, nie wiem, do siostry, do brata, do mamy, do taty, do dziecka, nie wiem, do szwagra, do jakiejś sąsiadki, do kogoś z pracy. Przecież wy ich wszystkich znacie. Słuchajcie, nie, nie udawajcie, że jesteście inni, bo najgorsze jest to, że jak my się gdzieś tam próbujemy no nie przyznawać do tych błędów. To są błędy, ale każdy je popełnia. Ludzie, którzy nie mieli do czynienia z handlem, nawet nie wiedzą, że je popełniają, nawet nie wiedzą, że to jest błąd. Słuchajcie, gdybym ja tak potraktował ludzi, pracując na przykład i, i zarabiając z tych spotkań ludzie, którzy byli pode mną i uczyli się tego i zarabiali z tych spotkań, to byśmy nic nie zarabiali. Po prostu byśmy niczego nie zarabiali. Daniel, jak możesz tego pana Groch-Manona mano, tutaj wyjaśniać, bo ja mam inny temat akurat, a nie sądziłem, że będziemy takie tutaj tematy poruszać, albo to ewentualnie przełożymy na za tydzień. Jak chcesz, Daniel, albo ten, bo tu jest za dużo pytań o tych rządzących demokracji pryncypialnej. Ja nie miałem zamiaru dzisiaj o tym rozmawiać, tak więc oczywiście są ważne pytania. W razie czego, Grochmoman, jak coś to przygotuj, to na czwartek i będziemy skrupulatnie odpowiadać na każde Twoje pytanie. Bo tutaj pójdziemy w takie tematy, że ja zamiast mówić o tym, co chcę mówić, będę do końca programu wyjaśniał teraz demokrację pryncypialną. I też takie jeszcze rzeczy, które kompletnie, chyba nie do końca są tutaj istotne, akurat w całej tej kwestii. Zróbmy pierwszy krok i zrozummy, że największym błędem jest myśleć samodzielnie, co inni myślą. I a inaczej, myśleć tak, że my wiemy, co oni myślą. I tutaj, wracając do tego tak zwanego pseudoantysystemu, do tego pseudoantysystemu, antysystemu, to właśnie widzowie, sympatycy, popełniają się ten błąd. Ten błąd polega na tym, że wy myślicie, że wiecie, po co ten człowiek, po co ten kanał, po co ta organizacja zachowuje inaczej, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, dla kogo kręci te materiały. To wy tłumaczycie ich, że oni uświadamiają. To wyście sobie znaleźli na to wytłumaczenie, że oni są po to, żeby uświadamiać. To nie jest ich rola. To są Wasze przekonania, że tak jest. To Wy tak uważacie, bo Wy sobie to tłumaczycie w ten sposób, Bogdan, ale czemu Ty to tam tak najeżdżasz? Czemu Ty tego tam krytykujesz? Przecież oni robią dobrze, bo oni uświadamiają. To jest Twoja wersja wydarzeń. Moja jest zupełnie inna. Ponieważ ja bardziej dogłębnie się temu przyjrzałem. Wy uważacie, że wystarczy po prostu Komuś, ktoś ma taką jest tak zafascynowany wami, żeby wam na bieżąco wszystkie najciekawsze, takie wiecie, szlagry wysyłać tutaj na audycjach. On po prostu żyje tym, żeby wam zrobić dobrze. On się martwi tak bardzo o Polaków i o was, że jak wy się nie dowiecie w ciągu dwóch, trzech godzin na jakiegoś ważnego wydarzenia, jak wczoraj zamachu na pana premiera Roberta Fico, to wy po prostu umrzecie z braku niewiedzy. I on, dbając o waszą świadomość, i po to, żeby was właśnie e, nie zostawić samych, od razu włącza kamerkę, od razu tutaj podpina mikrofon, siada, ogolony czy nieogolony, bo może być tak pilnie, że będzie nieogolony i oczywiście was o tym informuje. No jest tak czy nie? A wy potem, jak ktoś mu, ktoś wam zarzuca, że dlaczego to robicie, dlaczego go promujecie, to tak jak komuś, od razu tak jak w tych messengerach u mnie, tłumaczycie mi, że ale wy nikogo nie promujecie. Nie, ja nie, ja tylko przekazuję, bo ten człowiek mówi ważne rzeczy, ale po co? No bo on uświadamia, ale co uświadamia? Przepraszam, co zmieniło w Waszym życiu to, że dowiedzieliście się wczoraj, że premier Słowacji, Fico został postrzelony albo przez. Arabskiego, słuchajcie, fundamentalistę, albo na przykład przez Żyda, albo przez jakiegoś, nie wiem, rosyjskiego szpiega, albo przez kogoś z Ukrainy, albo przez na przykład, nie wiem, Marsjanina, albo ewentualnie Plejadianina. Co Wam to dało w życiu, że jesteście bardziej uświadomieni? Bo przypuszczam, że jak posłuchaliście ze 3-4 kanałów, to są różne wersje, ale jak już dwie, trzy się poprawiły i były takie same, a Wy z nimi rezonujecie, to to już jest Wasze środowisko. To już Wam pasuje. Wtedy już tak, tego, tego akceptuję, a tego powiedział inaczej, to już go wypierdolę, go nie będę słuchać ewentualnie od czasu do czasu, bo on tu gada głupoty. Ale czy zastanowiliśmy się właśnie, dla, dlaczego oni to robią? Nie nad sensem samej informacji, bo tak jak mówię, ta informacja była wszędzie dostępna. Cokolwiek, żeście wczoraj po godzinie 17 nie włączyli, tak zrobimy taki Jakub program w czwartek. Cokolwiek, słuchajcie, cokolwiek, byście e, nie dowiedzieli się, jak to zmieniło wasze życie. Bo ten argument oni uświadamiają, wstawcie sobie w buty. Naprawdę jeszcze jesteście nieuświadomieni? Od pięciu lat czy od czterech, od momentu, od momentu wybuchu tej tak zwanej pandemii, nadal jesteście nieuświadomieni? Nadal słuchacie kolejnych informacji, czym był COVID, a kogo skażą, a kogo nie skażą, a jakieś dokumenty wypłynęły, czy nie wypłynęły, a ten się przyznał, że tam czegoś nie badał, a ten powiedział, że jednak nie wiedział, że to nie będzie tra zapobiegało transmisji, albo tam coś innego jest i tak dalej. I wy tym żyjecie. Naprawdę nie wiecie jeszcze, czym był COVID i czym, czym była cała ta operacja? Potrzebujecie kolejnych takich dawek, słuchajcie, tych informacji, aby, aby co, aby, 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 aby. Właśnie nie wiem, aby co. Tak, Jakub, za tydzień. To ci pokazuję wam, na czym polega ten antysystem. Nie wymieniając na razie nikogo. Bo jak odpalicie sobie dzisiaj, jutro, pojutrze, kiedykolwiek, jeszcze raz takie audycje, to popatrzcie na to wszystko przez pryzmat osoby, która to prowadzi. Jaki ona ma cel? Co ona takiego robi i co ona z tego ma. Zrobić audycję. Co ona takiego ma, że tak szybko zależało jej zrobić, zrobić, nie wiem, o, 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 o chociażby jak Izrael, e, pamiętamy, e, został zaatakowany przez Hamas. Jak to, nawet ja zrobiłem taką audycję, słuchajcie, głupiej w nocy. No ale ja nie miałem tutaj złych celów, tylko miałem to po to, żeby pokazać Wam, że coś się dzieje, i, i może warto tutaj. Bo, słuchajcie, jak popatrzycie na audycję Siewców Prawdy. Ja tu może będę teraz przedstawiał, żebyście sami nie musieli za bardzo główkować, chociaż wolałbym, żebyście sami do tego doszli. Ale jak popatrzycie na audycję. Zaraz ci wytłumaczę ee... Wielkopolska. Przepraszam, <laughs> jak tak siebie mówię. A właśnie to już Dam wytłumaczę. Dam przytanie, bo to pytanie i tak miało na to odpowiedzieć. Zatem powiedz mi, po co robisz prasówkę? No po to, by nam pokazać, co piszą. Tak, no nie. No właśnie widzisz. Ja nie robię tego po to, aby wam pokazać, co oni piszą. Słuchajcie, ja żygam prasówkami. Moim zdaniem, dla mnie to jest najgorsza robota, najbardziej pracochłonna i najgłupsza. I najgłupsza, jaką robię robotę. Ale w związku z tym, że mamy takie, a nie inne środowisko, że ludzie się przyzwyczaili do takich shortów, do takich sensacyjnych informacyjek, no to robię to. No bo dzięki temu wyłuskujemy tych ludzi, których chciałbym widzieć w okręgach, po to, aby promowali demokrację pryncypialną, po to, aby się organizowali, po to to robię. Tam są duże oglądalności. I ja już niejednokrotnie, nawet na kanale powiedziałem, a na pewno Monice powiedziałem, że najchętniej bym zrezygnował z prasówek. Bo dla mnie one są ogłupiające. No i przemęczasz, przemycasz DB. No właśnie, przede wszystkim, jak zauważyłeś, jeden, drugi, piąty, piętnasty, pięćdziesiąty piąty. Na każdej prasówce przemycam DB. Pokazuje na przykładach, jak by to mogło być, gdyby nie było tego, tej patologii dzisiejszej, tylko było DB, Tu nie byłoby tych wszystkich problemów, tych najbardziej głupich i najbardziej idiotycznych. Po to robię też prasówki, żeby pokazać, że gdyby mieli, gdybyśmy mieli demokrację pryncypialną, można by to było tak, tak i tak załatwić. Błyskawicznie. A dzisiaj gadamy, kluczymy. Myślę, że dla każdego to jest widoczne, chyba jak to robię. To nie jest tak, że ja robię, słuchajcie, placówkę, ona trwa tam w granicach powiedzmy dwóch godzin. A ja co 10 minut mówię Stop teraz, stop! O, tam widzę fajny komentarz. Ktoś napisał Bogdan, ale ty masz fajny kubek. No nie, taki fajny. A skąd ty go masz? A ja pokazuję wam wtedy kubek siewców prawdy. I słuchajcie, mamy takie fantastyczne kubki, które tutaj się pojawiły u nas. Te kubki są po prostu tak genialne, te kubki siewców prawdy, że jak do nich naleje się kawę, to ta kawa od razu tylko i wyłącznie po samym nalaniu jest tak niesamowita i wyjątkowa, że po prostu nie ma porównania do tego, żeby taką jakąś kawę uzyskać, takiego smaku i tego aromatu w żadnym innym słuchajcie kubku. Te kubki są po prostu absolutnie tak genialne, te kubki są po prostu wysublimowane w taki sposób, że ta ceramika, która została specjalnie do tego kubka słuchajcie, dobrana i te kolory, które emanują to w zależności od tego jaki to ma charakter i kto lubi, ale czasami są czerwone, czasami są niebieskie, czarne, żółte, one są po prostu tak dobrane do tego kubka, żeby wzmacniać pod danym Kolor, słuchajcie, największe tutaj zalety i aromaty tej kawy. I dzięki temu, słuchajcie, jak taką kawę wypijecie z takiego kubka, to uwierzcie mi, że raz, że ta kawa nabierze zupełnie innych, słecie walorów, nie tylko, słuchajcie, aromatyczno-smakowych, ale również po wypiciu takiej kawy jest duże prawdopodobieństwo, że u wielu z Was po prostu się, poprawi się w ogóle funkcjonowanie Waszego układu trawiennego, po prostu przede wszystkim różne inne rzeczy będą lepiej wydzielane, enzymy, słuchajcie, Wasza przysadka zacznie lepiej funkcjonować, Wasze trzecie oko zacznie się otwierać, po prostu z tego kubka, jak napijecie się, to w przeciągu niedługiego czasu stanie się zupełnie innymi ludźmi, takimi, którzy zaczną postrzegać takie rzeczy, których do tej pory nie postrzegali, tak więc wiecie jak wystarczy słuchajcie, żeby wejść tam wiecie gdzie i taki kubek sobie umie u mnie nabyć, to jest po prostu genialna rzecz, a cóż to jest dla was, jak nie macie słuchajcie na taki kubek zawsze możecie się w pięciu złożyć i będziecie sobie go pożyczać co pięć dni na przykład dla siebie, prawda robię tak robię tak Przepraszam. Hello. Zresztą potrafię, gdybym chciał. Wydaje mi się, że powinniśmy na to zwracać uwagę. Ja wiem, że to tak przerysowuje żartem, ale to jest właśnie ten pseudo-antysystemowy świat. Ten pseudo-antysystemowy świat, który nic za sobą nie niesie. Który po prostu jest pusty. I jak dostrzeżemy cel, cel, tych ludzi, cel prowadzącego, cel kanału, to nam się oczy potwierają. Tak, będziecie mieli takie gały, słuchajcie, jak szczelam, jak ten na przykład leniwiec, słuchajcie, z epoki lodowcowej. Takie będziecie mieć gały. Wszystko będziecie widzieć i wszystko będziecie rozumieć. No, a przy okazji, bolek, na koniec można oczywiście swojego żywota zapakować, słuchajcie, prochy jako urna do takiego kubka. Wieczko przygotujemy i, i będziecie naprawdę mieć bardzo wiele... To był wiewiór, a przepraszam, to był wiewiór, przepraszam, wiewiór. Ale leniwiec też miał duże oczy. Ale skąd wiedziałeś, że ja myślałem o wiewiórze, to nie wiem. Eee... No i tak to, słuchajcie, jest. Naprawdę nie postrzegamy tego antysystemu w taki sposób. Jeden antysystemowiec bardzo znany Coś tam sobie gada, 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 gada. Ma specjalny sposób prowadzenia swoich audycji bardzo często, że na przykład coś się wydarzyło. Pożar na przykład. Pożar na przykład. Um, szczeram, stacja autobusowa. Gdzie to było? W Bytomiu, tak się paliło ostatnio. Zajezdnia autobusowa. I. A ten gość, słuchajcie, wie, że jest. Wow, coś się dzieje. No trzeba o tym gadać, nie? Od razu, słuchajcie, co robi? Wychodzi na ulicę bierze gimbala, tu ma gimbala z przodu i zapieprza, słuchajcie, tym gimbalem po tych ulicach, oczywiście, żeby było jasne, nie jest w Bytomiu, nawet nie jest na Śląsku, jest gdzieś, nie wiem, może w Bazowieckim, może w Warszawie, może w Poznaniu, Bydgoszczy, nie wiem, Gdańsku, Szczecinie, gdziekolwiek i jest, słuchajcie, z tym gimbalem i zapieprza po tymi uliczkami. I opowiada, że tam się paliło. Słuchajcie, tam jest coś niebezpiecznego. To najprawdopodobniej Rosjanie. Albo ewentualnie na zlecenie kogoś tam od żuleńskiego. Coś się po prostu dzieje. Tu musimy naprawdę być uważni. To ewentualnie moglibyście również Żydzi. I tak biega z tym. Rozgląda się na prawo i lewo. Nie wiem, czy miałby ktoś mu przypierdolić prawa i lewa, bo tak się boi, albo, albo, albo ma tak znaną twarz, że rzeczywiście boi się, że ktoś mu przypieprze czymś jakimś baseballem. I słuchajcie, i robi w ten sposób audycję. Nie po to, żeby. Nie po to, żeby. Oddychać świeżym powietrzem, przypuszczam. Tylko po to, żeby ludzie myśleli, że on gdzieś jest blisko tej zajezdni i chce tutaj, można powiedzieć, zrobić relację z miejsca zdarzeń. Obojęcie czy to jest kurwa w Hongkongu, czy to jest w Moskwie, a on zawsze w tym samym miejscu, tymi samymi uliczkami popieprza i opowiada tak jakby to było gdzieś tam w pobliżu niego. Ciekawe ja czy wiecie o kogo chodzi, ha ha ha. Bardzo często ma te swoje materiały, najczęściej idzie je spotkać na Twitterze słyszałem, ale to dzięki nie wiem. Eee, tak, ale niektórzy mają też taką modę, że jak jadą samochodem, to włączają nagle, nie wiem. Ja przypuszczam, że oni w tych samochodach nagrywają te audycje, ponieważ im nie pozwoli współmałżonka, eee, Takich też mieliśmy, gdzie muszą wyjść z domu, ukrywać się, żeby nagrać cokolwiek, bo inaczej dostaliby popysków w domu i tacy są hojracy, ale tylko poza, e, poza swoim miejscem zamieszkania. I to nie są żarty. <laughs> no właśnie, Daniel, tak, tak, to dokładnie tak. Ostatnio słyszałem, bo to Witek mi powiedział, ja nie mogłem do tego dojść, ja nie wiem, nie chcę się tam logować, rejestrować, ale Witek jak ogląda nas teraz, to może da Wam linka do tego materiału, gdzie podobno jeden właśnie z właśnie takich geniuszy słuchajcie, biznesu i tak zwanych wizjonerów e, tworzy teraz taką platformę i takie miejsce, gdzie coś tam można zarabiać na bitcoinach. Wow, słuchajcie. Idźcie w to. To jest bardzo dobry wolnościowiec. On wam wszystko powie, wyrelacjonuje wam od razu 15 minut po tym, jak się to wydarzy. I to zrobić co z takim, słuchajcie, przekonaniem. I robi co z takim, słuchajcie, zaangażowaniem. Ale potem pamiętajcie, że nagle się pojawi człowiek w masce. W masce, e, w, jak vendetta I tam nagle będziecie mogli, słuchajcie, poczuć posmak, posmak e, dużych pieniędzy. Tylko trzeba tam gdzieś wejść, zainwestować, coś tam trzeba zapłacić, ale tam już macie taką profesjonalną opiekę. Tam już będziecie bezpieczni i w ogóle. Wow! Nie jest tak? No przepraszam. A te wszystkie targi: targi zdrowia, targi książki, targi patriotyczne, tu taka książeczka, tam taka książeczka, tu taki preparacik. Wow! No, patrzcie, oni walczą o Polskę. Przecież tyle razy mówią, jakie są proste rozwiązania. Takie proste rozwiązania, tego nikt nie chce z nich korzystać. Oni gada i gada i gada, i nikt tego nie chce wprowadzić. No. Takie głupie to społeczeństwo. Przecież już dawno to wszyscy powinni zrobić. A ludzie siedzą i oglądają, i nie widzą celu tego człowieka. Jeszcze widzą, Problem w innych ludziach. No przecież on gada. A skoro on gada, to czemu ty, Bogdan, tego nie zrobisz? A czemu Pan, Pan inny wolnościowiec tego nie zrobi? A czemu ten też tego nie zrobi? No, no popatrzcie. Oni no tacy fajni są, tylko nikt ich nie słucha. A potem przecież lokowanie produktu co 5 minut. Przecież jest program patriotyczny. Program ma. Tytuł wielce wolnościowy, jakkolwiek w szerokim zakresie. A potem wchodzę po programie, bo nie oglądam, ale bardzo często mam taki zwyczaj, że jak już tam jest wieczór, to sobie zajrzę tylko w komentarze. I wchodzę w komentarze, tytuł Polska zginie, czy nie zginie, Europa wypierdana czy przepraszam, jak opuścić, czy jakieś inne historie. W każdym razie, no, polityka słuchajcie pełną gębą, a wy wchodzicie po kilku godzinach na czata. A tam 99% komentarzy o zdrowiu. Wie kurwa, o co chodzi, nie? To był program patriotyczny, czy nie? No, przepraszam, czy ja się mylę. Wejdźcie, oglądajcie, przeglądajcie i powiedzcie mi, czy ja jestem w błędzie. Czyli jaki jest cel? Taki był cel, że wójcowie w ogóle nie zrozumieli, że tutaj gra o Polskę, chodzi tylko o ich życie. Prawda? No tak, Leszku. No prawda, czy nie? Ile mam takich mam dać takich przykładów? Kogo chcecie jeszcze? No podajcie mi kogoś sensownego, kogo moglibyście tutaj uargumentować, że jego działania polityczne są takie nakierowane po to, żeby rzeczywiście było w Polsce dobrze. Podajcie mi, bo ja uważam, przepraszam, że wszyscy, jak tu jeden leci. No przepraszam, może są jakieś wyjątki, ale takie, których może ja z tych takich grubszych, bo niektórzy się mogą obrazić, tak jak Paweł tu się pojawi. To się może obrazić na mnie ale ja mówię o tych takich bardzo znanych, tych grubszych, takich wiecie, te, te można powiedzieć rekiny, rekiny internetu. Który z nich pokazuje wam rozwiązanie? No powiedzcie mi. Który z nich pokazał wam jakiekolwiek rozwiązanie? Czy nie jest tak, jak przytoczę tutaj, no dla mnie to znamienne słowa, znamienne słowa, które padły kiedyś na rynku w Krakowie, nie tak dawno, na spotkaniu pana Grzegorza Brauna. Jeden z naszych ludzi zadał mu pytanie o demokrację wtedy bezpośrednią. A pan Grzegorz Brown, zacytuję, może nie dosłownie, ale to prawie dosłownie będzie, powiedział: Demokracja demokracją, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. I co? Zadowolona jest cała ta trzoda, która tego słucha? Przepraszam, czy, czy te wszystkie, słuchajcie, owce, owieczki i barany są zadowolone z takiej odpowiedzi? Że demokracja demokracją, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. Prawda? Podoba Wam się to. Czyli ja rozumiem, że Pan Grzegorz Brown miał na myśli Was. Że to Wy będziecie rządzić, tak? Czy nie? Czy się pomyliłem, przepraszam? On to mówił do Was, że demokracja demokracją, ale ktoś tym musi rządzić, czyli Wy. Słuchacze, widzowie, sympatycy. No nie, chyba jednak nie, nie. Chyba jednak tutaj Bogdan przesadził. Chyba to jednak nie my. Chyba to jednak On chce rządzić kolegami. Ale wy będziecie mogli może, mówić jeszcze ile chcecie o tej demokracji. Ale pamiętajcie, że według pana Grzegorza Brauna ktoś tym wszystkim musi rządzić. Nikomu to nie przeszkadza. Słuchajcie, gość mówi takie znamienne, szczere słowa, aż do bólu i nikomu to nie przeszkadza. Czy co? Ja wiem. Polacy mają mentalność niewolnika. I nawet jak to słyszą, to nawet z tego jest po prostu akceptują to jako prawdę objawioną i w ogóle coś, co przecież jest normalne. To wytłumaczcie mi to. Dlaczego tego człowieka popieracie? Bo co? Bo robią na was efekty specjalne? Wrażenie? Może za dużo żeśmy się naoglądali blockbusterów w kinach? Bo mam wrażenie, że tak ludzie reagują. To taki, taki blockbuster, czyli taki wiecie, wielkobudżetowy film z efektami specjalnymi. Wystarczy wziąć gaśnicę, polatać. A osu tyle, że słuchajcie, to jest kolejny element, jak o tym wszyscy mówili na prawo i lewo. Proste, nie? Nie dostrzegamy tego. My to nazywamy przecież prawdziwymi Polakami. To oni jak wezmą Polskę w swoje łapy, będzie po prostu zajebiście. No bo przecież ktoś tą demokracją musi rządzić. Pytanie, czy wszyscy ci, którzy słuchają tych naszych rozwiązań, właśnie oczekują takich, takich, właśnie tekstów? Kogo mamy się wymienić? Kogo chcecie, żebym wam tutaj wymienił? Z jakich kanałów, gdzie są fantastyczne rozwiązania? Czy to nie jest tak, że przychodź do nas, rejestruj się? A my potem, wiecie, założymy komitet wyborczy i będziemy kandydować. Ale po co? No po to, żeby wymienić tamtych, tych tych, złych, tych, wiecie, tych, którzy są częściowo, może, nie wiem, albo ruskimi, albo ukraińcami z pochodzenia na pochodzenie, albo żydami są. Ale my, jak pójdziemy, to my zadbamy o to, żeby tam byli sami Polacy. My to jesteśmy tacy bardzo prawi. No, i oczywiście na te slogany, na te pierdolety i kocopoły łapie się tak dużo Polaków. Łapie się tak dużo Polaków na te pierdolety. A jeszcze, przepraszam, bo do mnie się ma wiele żalu o to, że e, no, mówię może niepochlebnie o Kościele Katolickim i o religii. To jest kolejny argument, żeby przypieprzyć Bogdanowi, prawda? I właśnie pytam się: Ja rozumiem, że wy, którzy tak bardzo wierzycie w to wszystko, macie taką wielką wyobraźnię, że potraficie tą wyobraźnią o sobie słuchajcie, tak daleko się przesunąć, że jak skończycie już żywot tego patrioty polskiego, który biega po ulicach i który mówi Bóg chwała ojczyźnie i honor Wielkiej Polsce, i te wszystkie wiecie historię, ja rozumiem, że wy macie już tą wizję, jak umrzecie, i będzie ten moment, bo przecież wy w to wierzycie, to nie moja bajka, tylko wasza. że będzie taki sąd nazywany sądem ostatecznym. I wy za to, że tutaj w tym życiu byliście takimi skwi i kości Polakami, z krwi i kości katolikami. Jak staniecie przed tym jedynym właściwym Bogiem, z tą polską flagą z orzełkiem, będziecie mieć takie gratyfikacje i dostaniecie takiego bonusa, że ho, ho! Ja przepraszam, ja pisiadam. To nie mój cyrk, to nie moje małpy. Ja jestem na innym poziomie, przepraszam, intelektualnym, i czy komuś się to podoba, czy nie, mój umysł tego nie ogarnia. I to się dla mnie niczym nie różni, słuchajcie, od pierdolenia za przeproszeniem pani Zielińskiej, czy pani Żukowskiej, czy pani Kotuli, która mówi w innych kwestiach. Ale poziom tego jest dokładnie taki sam. Jak o to walczymy? Powiedzcie mi, że o to walczymy. Ci, którzy mnie za to gdzieś potępiacie. Ci, którzy widzicie we mnie w jakiegoś wroga, bo ja nie jestem waszym wrogiem. Ja po prostu patrzę trzeźwo na świat. Ja nie jestem waszym wrogiem. Niejednokrotnie powiedziałem, że możecie sobie wierzyć w co chcecie: w jednorożce różowe, w latającego smoga, smoka, w cokolwiek złecie, w Allaha, Jezusa, Krishnę, cokolwiek. Tylko wara od pieniędzy. Wara od państwowych pieniędzy. I róbcie sobie ze swoim życiem, co chcecie. I za to mnie nie robicie. Bo ja nie rozumiem. Za to mnie nie lubicie? Ci, którzy tam po drugiej stronie tak bardzo wyrażacie swoją opinię na mój temat, właśnie w związku z tym tematem. Ja wam tego nie zabraniam. Ja tylko chcę, żebyście zabrali łapy od budżetu państwa. Byście nachalnie nie indoktrynowali ludzi tym, co wy uważacie, że jest słuszne. Bo robicie krzywdę, wy tego nie wiecie, dzieciom i wszystkim innym. Bo to wy uważacie, że wasza prawda jest jedyną prawdą, że to, co wy robicie, jest jedyną właściwą prawdą. Ale powiem, dlaczego o tym mówię? Ponieważ cały ten światek antysystemowy, nie wiem, dlaczego tak jest, czy mogę się go domyślać. Cały ten światek tak, tak zwanego pseudoantysystemu. Obrał sobie tą właśnie tak zwane targetowanie. Znaczy, trudno go nie obrać, bo tutaj podobno jest tak wielu e, tych z tego wyznania, że trudno, trudno im się dziwić, że akurat targetują w tym zakresie. Właśnie tą przestrzeń, tych tak zwanych katolików. No wiadomo, że ci lewacy to są innego zdania, chociaż tak jak widzieliśmy dzisiaj po panu Kamińskim czy po panu Giertychu, oni bardzo często zmieniają zdania e, i to tak diametralnie. Także kto wie, to chyba tylko i wyłącznie jest na potrzeby robienia kariery politycznej, wtedy jest OK. Słuchajcie, jak chcemy zrobić system dla Polaków, a może dla całych wszystkich Europejczyków, a może dla wszystkich obywateli świata, jak chcemy dać ludziom system, to musimy uwzględnić, że w tym systemie będą mogli się odnaleźć wszyscy. To jest potężny argument. To jest moim zdaniem, ja wiem, że ciężko jest wam tym operować na chwilę obecną, ale dla mnie to jest najpotężniejszy argument za demokracją pryncypialną. Że demokracja pryncypialna nie jest dla konkretnego segmentu o konkretnych poglądach politycznych, czy to sprawa, czy to z lewa, czy jakiegokolwiek innego miejsca. Demokracja pryncypialna jest systemem, który daje możliwość odnalezienia się w nim wszystkim. Wszystkim. To nie jest chwała Wielkiej Polsce, to nie jest Bóg honor ojczyzna, to nie jest, słuchajcie, świat LGBT. To są ramy, gdzie jedni i drudzy, i trzeci, i każdy inny będzie mógł się odnaleźć. To są potężny argument na za na za demokracją pryncypialną. My mamy problem, bo my dzisiaj, bo my dzisiaj jesteśmy swoimi poglądami po prostu przywiązani do pewnej grupy, bo każdy z nas, ja również, mam swoje poglądy i mi jest bardziej do prawicy niż do lewicy, chociaż niektóre rozwiązania takie, wiecie, czysto społeczne. Tobie, nie akurat nie bardziej pasują im tutaj te stare, nieobecnej lewicy, ale tej starej lewicy rozwiązania. Bo ja uważam, że społeczeństwo jest najważniejsze i trzeba dbać o to, żeby społeczeństwo po prostu nie zdychało z głodu i nie żebrało po ulicach i nie było bezdomnymi. To są socjalistyczne rzeczy. To nie są prawackie rzeczy. Pra, pra, pra... Ci, co są po prawej stronie, mają to w dupie. Twierdzą, że jak kogoś nie stać, nie jest mobilny, nie jest przedsiębiorczy. No, to niech zdycha z głodu pod, pod, jakąś tam, pod jakimś tam mostem i niech żre cokolwiek. W skrócie, pointując, takie jest ich podejście do ludzi. A ja uważam, że ludzie nie zasługują na takie traktowanie. I można połączyć system, można powiedzieć, ten socjalistyczny z kapitalistycznym. To musi być uczciwy, ale my jesteśmy niestety wpisani, tak jak powiedziałem, w pewne grupy, w pewne takie przedziały. Ciężko nam jest się z tego wybrać, wy, wyrwać, bo albo jak nie będziemy tutaj, to gdzie będziemy? Jak się wyrwiemy dzisiaj z tego środowiska takiego stricte prawicowo-patriotycznego, no to gdzie mamy się znaleźć? No gdzie mamy pójść? Do kogo? Do czarzastego, albo do Tuska, albo założyć coś pomiędzy, nie wiem, Kaczyńskim a, a hołownią? No gdzie mamy pójść? To, to zostało sprytnie wszystko tak skonstruowane. Że my mamy sobie znaleźć miejsce, do którego się przypiszemy. Nie jest tak? Ten system tak został wymyślony, że my sobie sami odnajdujemy w tej przestrzeni to miejsce, gdzie najbardziej nam się wydaje, że pasujemy. A demokracja pryncypialna taka nie jest. My się odnajdziemy w tym systemie. Odnajdziemy się nawet w tych kawałkach, ale dzięki narzędziom, które daje nam demokracja pryncypialna, wszyscy będą mogli zgłaszać swoje projekty, pomysły, te nawet najgłupsze, te mądre, te mniej mądre, te mniej głupie. Wszyscy będą mogli zgłaszać te projekty, a ich ewentualne realizowanie lub nierealizowanie będzie zależało za każdym razem od poparcia innych ludzi. I nie będzie takiej sytuacji, tak jak to dzisiaj mówimy, że ktoś tam nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy, takie pierdolety, albo gdyby wybory miały coś zmienić, to by ich zabroniono. Takie fajne slogany, dla wiecie, tych ludzi, którzy jeszcze mają gdzieś ewentualnie chęć gdzieś podziałać, no to usłyszą raz, drugi, piąty taki tekst, i się sami załamują i powiedzą: Ja to pieprze, może ci ludzie mają rację. A to są kolejne, słuchajcie, slogany wymieniane. Zwykłe slogany. Ludzie nigdy nie podjęli tej walki. Mówią te rzeczy o liczeniu głosów, ja to tyle razy słyszałem. Mówią te rzeczy o wyborach, ale nigdy z nich, nigdy nikt z nich nie podjął tak naprawdę wyzwania zbudowania struktur i przeciwstawienia się tym strukturom, które dzisiaj mamy. Nikt nie zrobił tego, ale wszyscy już wiedzą z założenia, że tak jest. To jest tak samo jak z tą myślą o tych waszych znajomych. Nie podejmujemy działania, bo już wiemy, że po co to robić, skoro to i tak jest przecież ustawione, prawda? Już doszli do tego przecież ci znawcy. Nie robimy już nic, no bo przecież jak to wszystko jest ustawione, jak przecież gdyby można było cokolwiek zmienić, to nie pozwolono by na wybory. I my siedzimy po tych dupach i nic nie robimy, bo sobie ubzduraliśmy, że to jest prawda. No nie jest tak? Przecież to nieważne, co my zrobimy, czy my zbudujemy tutaj, wiecie, 40 okręgów, w każdym będziemy mieli po 10 tysięcy ludzi. To nieważne. Przecież i tak tam ktoś siedzi w Warszawie i liczy głosy. No nie jest tak? Chociaż podaje się Wam rozwiązania, jak to zabezpieczyć, jak to zrobić, żeby tego nie było. Proste rzeczy. Ale trzeba robić, a nie dyskutować, nie debatować i filozofować w internecie. Gdybyśmy mieli po 10 tysięcy w każdym okręgu, to mamy, słuchajcie, w Polsce mamy 410 tysięcy ludzi. Wow! No wow! A taki Pis ma 40 tysięcy członków. PO też coś koło tego. No wow! Ale przecież nie warto tego robić, bo przecież ktoś tam liczy głosy za nas, prawda? Nie róbmy, siedzimy. Pojawi się jeden taki, za przeproszeniem, dzban, albo podstawiony człowiek przez system, albo pracownik służb i gada wam takie brednie, a wy w to wierzycie. I nawet nie musi nic zrobić, bo mówi się o spuszczaniu powietrza. On nawet nie zdążył go spuścić, bo wy się nawet nie napompowali tego powietrza. Cały czas na flaku jesteśmy. I nagle pojawił się Bogdan w tej przestrzeni, który mówi o budowaniu struktur. Już nie będę mówił, kto najbardziej te budowanie struktur krytykował. Ale to dalej wam nic nie mówi. Przecież na pewno ten gościu ma rację, nie? Na pewno da się to inaczej zmienić. Bez ludzi, za pomocą jakiegoś magicznego, słuchajcie, człowieczka, który pójdzie i będzie miał różdżkę, słuchajcie, Harry Pottera. Wejdzie na łownicę i sobie mówi, pach, 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 mamy referendum, a potem będzie pach, 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 pach mamy demokrację bezpośrednią. Tak, tak będzie. Zapewne, słuchajcie, tak będzie. I to jeszcze będzie tak, tak jak powiedział Daniel, i to jeszcze będzie w tym roku, zależy, znaczy inaczej, zależy, w którym roku to jest mówione, to będzie w tym roku, w którym to się mówi. Prawda? To wierzycie. Ci, którzy jesteście tacy, nie wiem, w rozkroku. Który jesteście jedną nogą, jedną nogą tutaj, a drugą nogą jesteście tutaj. Nie wiecie, nie? który ma rację? Jak tutaj zdecydować? Czy ten Bogdan, czy ten drugi? Czy ten Bogdan, czy ten drugi? Co tutaj zrobić? Bo ciężko jest zrozumieć cel. Ciężko jest doszukać się w mojej głowie celu, bo przecież ja na pewno tak. Mam takie zboczenie, wiecie, to jest takie moje, mmm, taki mój fetysz, słuchajcie, w ogóle internetowy. Jakbyście nie wiedzieli. Ja mam takiego pierdolca, wiecie? Ja po prostu założyłem kanał i mam takiego zajebistego pierdolca, żeby codziennie mówić o demokracji pryncypialnej. Po prostu ubzdurałem sobie to kiedyś i nie mam o czym więcej mówić, i tak na każdym programie, czy to prasówka, czy to czarno na białym, czy wieczorynka, czy nawet Archiwum B, czy nie wiem, wszystkie inne można powiedzieć programy, które się tutaj odbywają. Ten Bogdan po prostu jest taki, wiecie, fetyszystą. On po prostu odleciał. On tak lubi. On po prostu nie może bez tej demokracji pryncypialnej prowadzić programów. I tak wiecie, to jest taki cel. Taki cel który, ja go nie rozumiem, bo nie wiem, po co Bogdan o tym mówi, prawda? Może, może on jest przed służby postawiony, nie? To takie, głosy, takie takie, dochodzą tutaj głosy. I właśnie o tej, patrzcie, minęło prawie dwie godziny, słuchajcie, ja zacząłem od tej rozmowy, dobra, teraz sobie przypomniałem, że mam do niej powrócić, do tej rozmowy Moniki dzisiaj. I tam właśnie, słuchajcie, słyszałem i przypomniało mi się to, że niektórzy, nie tylko politycy się okazuje, ale również świat ezoteryczny i ten świat takich, wiecie, majsterkowiczów. Stwierdził, że Siewcy Prawdy i Bogdan, oni mają za zadanie rozbijać wszystkie te patriotyczne, słuchajcie, ruchy. Tak. My tutaj powstaliśmy naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby wszystkie patriotyczne ruchy nie mogły się zjednoczyć. Naprawdę? Ciach. No to przypatrzmy się może celowi. I przypatrzmy się może ludziom, którzy się obracają w tych kręgach patriotycznych. To tu się nie może zjednoczyć. Przypominam, że na kanale się Prawdy już prawie od momentu powstania, wystąpiło tutaj chyba ponad 200 osób jako goście. Raz. Raz zostałem zaproszony na jedną audycję do jednego kanału, do tego gościa, który ładował Polskę. Raz. Ale tylko dlatego, że jakieś wielkie demony czy jakieś wielkie siły. Nie, źródło, przepraszam. Źródło powiedziało temu gościowi, że musi zaprosić do siebie na kanał Bogdana, bo Bogdan ma bardzo ważne informacje i Bogdan powinien powiedzieć na jego kanale coś na temat ewentualnej wojny atomowej. To był raz. Ale to było, wiecie, przekaz ze źródła. To źródło, słuchajcie, przyszło w nocy, czy nie wiem, w jakimś innym formie i przekazało temu człowiekowi, że koniecznie musi do siebie zaprosić Bogdana, aby ten program zrobić. No i zrobiliśmy raz taki program. Gdzie są ci wszyscy inni? Gdzie są ci, którzy, którym myśmy udostępniali kanał? Dlaczego oni nam w rewanżu, nas w rewanżu do siebie nie zapraszali? Odpowiedzcie mi na to. Po prostu odpowiedzcie mi na to. Bo ja wiem. I to my rozwalamy to środowisko. Słuchajcie, do nas, do nas już tyle razy próbowano wcisnąć osoby, które miały nas, no, być przy nas, może tak. Nie wiem, jaka była ich rola, ale miały być przy nas. Patrzeć, analizować, przekazywać wiadomości. Jaki ma być cel rozbijania czegokolwiek? Ja cały czas mówię o, o, o jednoczeniu się. Z tą różnicą, że po latach doświadczeń, praktyki i przyglądania się temu całemu szambu, jeśli chodzi o zjednoczenie, to musi być znowuż, tak jak ja to patrzę i tak jak wy powinniście to postrzegać, zjednoczenie może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez jeden wspólny cel. Poprzez wspólny cel. Nie ma możliwości, żeby było jasne, dla mnie to już jest oczywista oczywistość. Nie ma żadnej możliwości, Zjednoczenia się, jeżeli ci, którzy mają się jednoczyć, nie mają wspólnego celu. Nie ma możliwości takiego zjednoczenia. Nie ma. Po prostu nie ma. Jakkolwiek sobie to nie wyobrażacie, bo Wam się wydaje, że przedstawiciele, którzy idą na jakieś spotkania, idą tam z własnym gigantycznym ego, ego mają w kieszeni i każdy z tego ego nie chce rezygnować. I wam się tak wydaje, że tak to jest. To się idzie i dlatego nie następuje to zjednoczenie, bo każdy ma tam swoje ego. Tu nie chodzi o ego. To ego też jest i to ego jest potrzebne. Bez ego niczego byśmy nie zrobili. Bez ego nie byłoby tej siły napędowej, nie byłoby chęci do pracy. Ale to nie to. To nie to nas dzieli. Dzieli nas to, że nie mamy wspólnego celu. Że ludzie mylą cel z jakimiś fantazjami i własnymi pobożnymi życzeniami. Bardzo często się słyszało takie historie, że tam jest każdy chciałby wolnej Polski. Wiecie, to jest taka postawa rzecz. Normalnej, wolnej Polski i najlepiej bez Żydów i bez Hazarów i jeszcze Ukraińców teraz. To ma być kurwa cel? Naprawdę? O czym to mi mówicie? Wszyscy ci, którzy na tych spotkaniach braliście udział. To ma być cel? Czy wyście wszyscy zwariowali? Tym celem wskazaliśmy w pewnym momencie, że powinna być właśnie zmiana systemu. Zmiana systemu. Komplikowane, nie? I teraz oczywiście nie chcę wszystkich wkładać do jednego worka. Nie chcę wszystkich wkładać do jednego worka, bo to na pewno nie jest jeden worek. Niektórzy od lat, nie wiem, przypuszczam, że niektórzy może i powyżej 10, a i dłużej, niektórzy krócej, 5, nie wiem, 7, 8 lat, są tak, słuchajcie, zafiksowani na punkcie jakiegoś własnego, słuchajcie, problemu, który, nie wiem, nurtuje ich w Polsce. Że nie potrafią nawet zrozumieć jednego prostego zdania. Naprawdę, i ja nie żartuję. Słuchajcie, to przecież wszyscy ja pamiętam jedną rzecz i tutaj przypomnę, ponieważ byliśmy blisko i ja tam nawet nie widzę problemu, aby dalej powrócić do normalnych relacji pod warunkiem, że zmieni się nastawienie i e, zrozumienie, w jaki sposób dany problem można rozwiązać ale byliśmy bardzo blisko, słuchajcie, z oko PZDN, Pan Krzysztof Tytko, Bogdan Gizdoń i cała ta ekipa. Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że to jest takie ciężkie do zrozumienia, że demokracja pryncypialna płynęłaby na nasze zasoby, a właściwie przekazała je od razu w ręce naszego narodu? To jest takie ciężkie do zrozumienia, że wprowadzając demokrację pryncypialną naród odzyskuje błyskawicznie i w, praktycznie w tym samym momencie Kontrolę nad zasobami. Powiedzcie mi, kto z Was tego nie rozumie, że gdy to naród będzie decydował w ostateczności, jak będzie wyglądało prawo i jak będą wyglądały różne decyzje, że z automatu nie przejmuje kontroli nad zasobami. Powiedzcie mi, że to jedno zdanie, Wy nie rozumiecie tego zdania. Mając jako naród narzędzia do po prostu stanowienia prawa, nie rozumie nic, właśnie, Damia, że Daniel. Tu jesteś w kompletnym błędzie. To jest jedyny człowiek, któremu powiedziałem, że jest idiotą, bo już nie miałem siły po pół roku tłumaczenia tego samego codziennie. Nie rozumie ani słowa, Daniel. A jak mówisz, że rozumie, to udajesz, że rozumie, po to, żeby zaspokoić Twoje pytania. Słuchajcie, no ja też. Ja mam tutaj dowód. Jak pojedziemy razem, to Ci pokażę dowód. Mam to akurat. Tak jak ty lubisz kompletować pewne rzeczy, to ja to, tam też mam skompletowane. Słuchajcie, to jest prosta rzecz. Momentalnie demokracja pryncypialna zostaje ustanowiona w Polsce i momentalnie tego samego dnia naród polski staje się właścicielami zasobów naturalnych w państwie polskim. Skomplikowane czy nie? Jedno zdanie z przecinkiem. Trochę długie. To nie. To nie. Słuchajcie, mi tłumaczą, ja to mam zapisane. To nie jest tak, że to są, wiecie, rzeczy, które padły. Oczywiście słyszałem to niejednokrotnie, ale mam również to w formie pisanej, że to uwłaszczenie na zasobach. Słuchajcie, to jest nie żart. Ja wam powiem teraz coś, co wy potraktujecie może jako żart, ale to nie jest żart. Ja mam to tutaj napisane, że uwłaszczenie na zasobach spowoduje automatycznie wprowadzenie demokracji bezpośredniej. To nie jest żart. Od tych poważnych osób usłyszałem. Naprawdę. Jak mam tych ludzi traktować? Jako partnerów do jakiegokolwiek działania? Słuchajcie, naprawdę ludzie, przepraszam, którzy są w pewnym stopniu, słuchajcie, naprawdę upośledzeni, nawet intelektualnie, zrozumieli to zdanie. A tam nie jest takie oczadzenie. Tam jest takie oczadzenie i bredzenie po prostu, bo biegają z tym 7 lat. Biegają z tym 7 lat, byli wszędzie. Byli w każdej partii, byli na konferencjach, spotkaniach, debatach, w radiach, w telewizjach, w sądach, na spotkaniach nawet tych dużych, słuchajcie, korporacji innych rzeczy. 7 lat i nic. I płacz. Posłuchajcie, ja widziałem jednego z tych ludzi płaczących przy mnie. Jemu łzy leciały, to są dobrzy ludzie. Łzy mu leciały, bo on płakał o Polskę. Naprawdę. To mi się pierwszy raz w życiu zdarzyło, że stoi przy mnie, a przysiedzi przy mnie poważny człowiek i płacze. Płacze, bo mu szkoda Polski, a jednocześnie robi takie głupie ruchy. Jak mamy się zjednoczyć, powiedzcie mi? Ja naprawdę mam cierpliwość i miałem wielką cierpliwość. Może nie taką jak Daniel, ale mimo to miałem gigantyczną cierpliwość. Jak mamy się zjednoczyć, jak nie mamy wspólnego celu? Co ma być moim celem? Uwłaszczenie na zasobach? Z tym mam pójść na sztandarach? Mam rozdać każdemu, nie wiem, milion złotych? Bo takie były pomysły, bo ludzie są takie, wiecie, głupki. Jak się da im bańkę, no to pójdą poprą, bo może pójdą jutro do kasy w banku i sobie bańkę wyciągną. Oczywiście tak to nie jest, ale... Tłumaczenie tego, na pewno oni to zrozumieją lepiej niż demokrację pryncypialną. Tłumaczenie tego, w jaki sposób ta bańka mogłaby do nich trafić, co by się musiało dziać z tymi przedsiębiorstwami, jakie musiałyby być dywidendy, jakie zyski, kiedy oni cofną z tego kasy. To jest takie proste. Normalnie, kurwa, każda jedna kobieta pracująca w kwiatarni to zrozumie. Ale usuwanie posła, możliwość zawetowania ustawy, czy zgłoszenia inicjatywy, to jest skomplikowana rzecz. Lepiej uwłaszczyć się na zasobach. Inaczej, jak połączyć, na przykład, gdyby się chciało już tak bardzo, słuchajcie, pójść na jakiś kompromis, to jak połączyć te dwie rzeczy w ogóle? One się w ogóle nie spinają. Niby jest ten sam wynik na końcu, chcemy jeden i drugi, ale za cholerę tego się nie da spiąć w trakcie działalności. Bo nawet gdybyśmy już mieli demokrację pryncypialną i nawet gdybyśmy już chcieli prowadzić uwłaszczenie na zasobach jako inicjatywę, to pytam się, po co? No, po co, skoro demokracja pryncypialna praktycznie oddała wszystko w ręce społeczeństwa? Kogo grzyba robić taką inicjatywę? Sorry, ja nie lubię nielogicznych rzeczy, i nie lubię, słuchajcie, po raz 77 powtarzać to samo i usłyszeć, że człowiek tego nie rozumie. Naprawdę. Słuchajcie, ja pamiętam, jak były wybory. Wybory do parlamentu. I ja głosiłem oczywiście cały czas już ten temat demokracji i tak dalej. I ja usłyszałem inaczej, zwróciłem się znowuż, jakaś dyskusja się wywiązała z jednym z takich właśnie ludzi, bardzo poważnych. Mam to też zapisane, żeby było jasne: będzie kiedyś trzeba, to to pokażę. Ja nie mam w zwyczaju pokazywania prywatnych rozmów, także opowiem wam tylko, nie powiem kto, ale opowiem jak to ta rozmowa wyglądała. I widział ten człowiek, że angażujemy się tutaj, że się już dzieją te okręgi, że budujemy, że mamy spotkania, że to się zaczyna się to po prostu materializować. I w pewnym momencie, ja bardzo kulturalnie rozmawialiśmy ze sobą, i w pewnym momencie, słuchajcie, dostaję, e, mówię o tym, żeby mieć jeden cel, zmiana systemu, wiecie, no takie to w moim stylu dogadanie. I nagle dostaję wiadomość, ale Bogdan. Jaki macie program? Cytat. To jest akurat pełny cytat. Ale Bogdan, powiedz mi, jaki macie program. A ja mówię mu, nie mamy żadnego programu. Naszym programem jest chęć zmiany systemu. Słuchajcie, dokładnie tyle powiedziałem. I on mówi, ale jak to nie masz programu? No, mówię, no, nie mamy programu. Zacytuję dalej. Ty robisz kurwa ze mnie idiotę. Cytat. Robisz kurwa ze mnie idiotę. A ja mówię, no nie robię idioty. Czy to tu jest takiego ciężkiego, mówię, do zrozumienia. Te wszystkie wasze programy możecie sobie w trampki wsadzić, powiedziałem nie. Przecież wy wszyscy macie dokładnie taki sam program. Czy ja pójdę tam do pana Tołwińskiego, czy ja pójdę do kogokolwiek innego, do pana Kornowskiego, czy pójdę do kogoś do was, czy pójdę do Konfederacji, czy gdziekolwiek indziej. Przecież wy wszyscy macie takie same programy. No czym wy się różnicie? Wy nawet, kurwa, PiS ma taki sam program jak wy. A gdyby się dobrze przyjrzeć, to i wiele wspólnego ma program Platformy Obywatelskiej z waszym programem. Wszyscy mają taki sam program. Nie jest problem, napisać program, bo jak chcesz, to ja ci tutaj encyklopedię napiszę, co chciałby mieć w programie. Ale mówię, my nie chcemy iść z programem, bo te wasze programy, tak jak powiedziałem, możecie sobie w trampki wsadzić. Żeby je móc realizować, trzeba wiedzieć i mieć narzędzia do ich realizacji. Słuchajcie, uwierzycie mi, że ten człowiek to kompletnie nie, nie zrozumiał tego, co ja mówię. Naprawdę, to nie, jest, to nie jest tak, że była niechęć. Słuchajcie, ja tego nie odebrałem jako wrogość. Nie odebrałem tego jako kogoś, kto, kto jest przeciwnikiem czy po drugiej stronie. Po prostu ja zrozumiałem, że to, co ja powiedziałem, kompletnie nie dotarło do głowy. To jest. To było coś nieprawdopodobnego. Mówię do człowieka, który jest zaangażowany od lat w politykę w Polsce. Od lat! Nie od wczoraj, nie od tygodnia, nie od roku, nie od dwóch. I według niego to jestem, inaczej ja robię z niego idiotę, bo mówię mu, że nie mam programu. Słuchajcie, zobaczcie, jak to jest wszystko zaprogramowane. My mówimy o programowaniu mainstreamowym. Mówimy o programowaniu przez telewizję, radio i tak dalej. Ale ci ludzie są dokładnie tak samo zaprogramowani na inne elementy, innych gałęziach, ale to programowanie dokładnie jest takie samo. Mówicie mu o rozwiązaniu, które normalnie człowiek średnio inteligentny ły, załapałby, słuchajcie, w 15 sekund. Zajęło mi to ponad pół roku. Ponad pół roku, słuchajcie, rozmawiania. Albo więcej. Wspólnych audycji tutaj na kanale nawet kilka. Zero zrozumienia tego, czego my chcemy. Zero. Ja stwierdziłem wtedy właśnie chyba to był ten moment taki już przełomowy. Że powiedziałem dość. Mam dosyć tych wszystkich liderów. Mam dosyć tych wszystkich właśnie pseudo antysystemowców, którzy może są i dobrzy. Może są nawet, słuchajcie, wiecie, i uczciwi. Może i nawet nie chcą źle. Ale nie ma Możliwości z nimi pracy, ponieważ, przepraszam bardzo, ale intelektualnie oni odstają. Sama dobroć nie powoduje, że będziemy lepsi. Sama dobroć nie spowoduje, że my wygramy. Nie da się wygrać z ludźmi, którzy nie ogarniają własnej kubety, nawet jeżeli mają dobre intencje. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz tutaj na koniec. Że w Polsce jest bardzo dużo ludzi dobrych. Powiedziałem to wczoraj na audycji ze Stanisławem. W Polsce jest bardzo dużo ludzi dobrych. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dużo ludzi o dobrych intencjach. Bardzo dużo. Problem polega na tym, że ci ludzie, tak jak tutaj przez całą audycję starałem się was ukierunkować, nie potrafią odczytać intencji osób, którym zawierzają jakieś własne zaufanie. Ci ludzie po prostu są wyjątkowo naiwni. Są dobrzy i wyjątkowo naiwni. Jedni oczywiście wierzą w TVN, drudzy wierzą w PIS, trzeci wierzą w jakiegoś tam antysystemowca na YouTubie, czy tam gdzieś na Facebooku. To nie są źli ludzie. Oni nie potrafią właśnie przeanalizować danego osobnika czy danej organizacji nie potrafią zrozumieć albo dociekać tego, jaki oni mają cel. Lokują te swoje właśnie dobre serce, bo nie wiedzą, co robią, a potem przeżywają porażkę. I tak jest od 1989 roku. Możemy to po prostu zmienić, jak będziemy mieć jeden wspólny cel. I niech tym celem, bo ja nie widzę innego na dzień dzisiejszy w Polsce celu. Niech tym celem po prostu dla wszystkich będzie demokracja pryncypialna, bo te rozwiązania po prostu są jak taki piorun, który uderzy w ten cały burdel. Bo wszystko się po prostu po wprowadzeniu demokracji pryncypialnej rozleci jak takie, wiecie, małe kawałki kryształu, który spada z dużej wysokości. Ludzie nie potrafią sobie wyobrazić tego systemu, bo nawet jak próbują analizować, to za każdym razem odnoszą się do tego, co znają dzisiaj. Podają problemy, których nie będzie, bo będzie inna ordynacja wyborcza. Będą inni ludzie, będą inne zależności. Nie będzie problemów, o których ludzie gdzieś tam wspominają. Słuchajcie, a chciałbym, żeby ten dzisiejszy program był takim programem, gdzie był takim programem, gdzie właśnie zaczniecie patrzeć. Na tę stałą przestrzeń tak zwanego antysystemu ja nazywam to pseudoantysystemem właśnie przez pryzmat ludzi, którzy chcą, abyście poświęcali im swój czas. Przez ten pryzmat patrzcie na to. Nie ekscytujcie się wiadomościami. Bo naprawdę te wiadomości są wszędzie. Znajdziecie je wszędzie, szczególnie jak jest jakaś taka, wiecie, spektakularna rzecz. To gdziekolwiek nie klikniecie, czy to będzie Rumble, czy to będzie Facebook, YouTube, czy jakakolwiek w Google wpiszecie, wszędzie wiadomości są. Nie ekscytujmy się wiadomościami. Przyglądajmy się ludziom, którzy je głoszą, i przyglądajmy się, jakie oni mają cele. Właściwie jeden cel zazwyczaj to jest. I wtedy, po takim treningu, ja nie mówię, że będziecie perfekcyjni w tym jutro czy pojutrze. Ale jak będziemy przez ten pryzmat patrzeć, to będziemy tak jak my z Danielem, będziecie widzieć od razu na kilometr manipulacje, będziecie widzieć na kilometr socjotechniki, które są stosowane. Cocie, wy nawet nie zakładacie, że są ludzie, którzy są po szkoleniach z tego typu zakresu działań, którzy płacili za takie szkolenia gigantyczne pieniądze, żeby potem umieć to zastosować w życiu praktycznym. Wy tego nie wiecie, bo wam się nawet do, do głowy nie mieści. Przecież ktoś ma fajny uśmiech i mówi takie fajne rzeczy, mówi to spokojnym tonem i jeszcze mówi, że czyni dobro, albo inne historie. Prawda? Nie rozumiecie tego. Tych kanałów jest cała masa. Przepraszam, może to było za dużo dzisiaj, a może nie. Może komuś się to przydało. Może ktoś będzie po prostu korzystał z tych rad. A dzięki temu, a dzięki temu przecież będziemy również ostrożniejsi w tym wszystkim. Ale mimo wszystko chciałbym, żebyśmy wszyscy jeden mieli cel teraz. I w głowach, i w sercach przede wszystkim. Niech to będzie demokracja pryncypialna. Zapisujcie się do okręgów. Zapisujcie się tam do te forum. Dyskutujcie ze sobą. Organizujcie spotkania. Poszerzajcie te grona najszybciej, jak się tylko da. Wszyscy mówicie, że nie ma czasu. Ja tego czasu wam nie wydłużę. Wy możecie po prostu spowodować, że szybciej osiągniemy to, co planujemy zrobić. Pamiętajcie również, że 11 listopada wybieramy się na Marsz Niepodległości. Pamiętajcie, że tutaj pod tym kątem Witek zbiera pieniądze na to, aby móc wyprodukować dla każdego flagę. Niech tam będzie przynajmniej tysiąc osób, i każda w ręku ma trzymać flagę. Naszą flagę siewców prawdy. Banery demokracji pryncypialnej, banery na przodzie, banery z dwunastoma zasadami. Po prostu ma być widać, że idziemy tam w konkretnym celu w promocji rozwiązania ratującego państwo polskie. I nie chodzi nam o pieniądze, żeby było jasne, bo to nie chodzi o to, że wy wpłacicie, a nie będziecie. Tutaj chodzi o to, byście tam byli i mieli tą fragę w ręku. Przyprowadźcie swoje żony, przyprowadźcie swoje dzieci, przyprowadźcie swoje siostry, braci, szpagrów, kuzynów, babcie, dziadkowie, jak jeszcze są na chodzie. Przyprowadźcie wszystkich, których znacie, kolegów z pracy, przyprowadźcie sąsiadów. Zróbmy po prostu coś po raz pierwszy. Myśmy tego nigdy nie robili. Po to, aby zademonstrować Polsce, że są ludzie, którzy szerzą rozwiązania. Na te problemy, które Polskę dotykają. Mam nadzieję, że będziecie na to wpłacać. Pamiętajcie też o, na, o zrzutce na Daniela aplikację, znaczy nie Daniela, tylko na aplikację e, cyfrową, aplikację demokratyczną, abyśmy mogli już rozpocząć pracę nad rozbudową, znaczy nad budową tego projektu. To są rzeczy, które powinny wszystkim spędzać sens powiek. To nie są tak, że ja muszę o tym cały czas przypominać. To, wasza to wasze zadanie jest. Odciążcie mnie i Monikę. Róbcie okręgi. Jak będziecie mieć potrzebę, my jesteśmy do waszej dyspozycji. Ale nie każcie nam wszystkiego robić w zamian. I za was. To nie my walczymy o Polskę, jako ja i Monika czy Daniel, tylko my wszyscy razem mamy o nią walczyć. I niech będzie podział tych obowiązków w tej walce i w tej organizacji, tej całej pracy. Tak sobie ja to wyobrażam. Dobra. Trzymajcie się ciepło, jutro widzimy się najprawdopodobniej na prasówce o godzinie 12, a co będzie później to nie wiem, szczerze mówiąc, bladego pojęcia nie mam, może jutro nie będzie programu o 12, może będą dwa programy o 18 i 20, zobaczymy, eee, obserwujcie w każdym razie kanał i kafelkę i informacje o tym, co się będzie pokazywało, nie ukrywam, że dla mnie trzy programy to są trochę męczące. I kto wie, czy jutro sobie nie zrobimy tylko dwóch programów, a ja sobie, ja się bardziej dokładnie przygotuję do tych programów wieczornych. Tak więc dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie jeszcze, aby udostępnić ten program oczywiście, gdzie tylko się da. Pamiętajcie również, aby, aby, aby dać łapkę pod programem, no i o tym, żeby również wspierać nasz kanał, bo bez Was nas nie ma, a myślę, że bez nas ciężko by Wam było w ogóle tutaj na tym internetach dzisiaj żyć. Taka tutaj sam sobie posłodzę, ale wiem, że Wiem, że tak by było, że ciężko by się było odnaleźć i gdzieś spędzać czas indziej niż na siewcach prawdy. Także jeszcze raz wielkie dzięki i dobranoc do jutra. Trzymajcie się. סניג' ז'אלן עדו